Witam Was serdecznie na warsztatach Jelitkowo 9-10 września. Ja nazywam się Anna Stanclik, jestem medium. Pomagam Wam również w wszelakiego typu oczyszczaniach. Będziemy mówić dzisiaj o naprawdę bardzo dużej wiedzy. Nie będziemy odbiegać od tematyki, która była zaznaczona na stronie internetowej, czyli całego programu, który mieliście wpisany. Zanim zaczniemy, kochani, to ja chciałabym, żebyście mnie się przedstawili. Później będziemy jakby kontynuować nasze warsztaty, bo tak jak mówię, tematyki jest dużo, ćwiczeń jest dużo, a to zajmuje sporo czasu. I ja na każdych warsztatach nie mówię tylko o wiedzy, nie mówię tylko o moich wykładach, tak? Czyli to nie jest w sensie wykładu. Natomiast, żeby pomóc Wam, i to, gdzie tam na przykład mówiłam wcześniej o wszelkich blokadach, to też będziemy dzisiaj z tym pracować. Oczyszczeń jest bardzo dużo różnych, będzie też nowość w oczyszczaniu, która będzie was bardzo wspierać, będzie Wam bardzo pomagać. Bardzo proszę, przedstawcie się. Ode mnie? No. Ostatnia, przyszła pierwsza. Dobrze. Lepiej wstać czy lepiej siedzieć? Bardzo proszę wstać, imieniem i nazwiskiem. Jolanta Pokorska, cieszę się, że jestem pierwszy raz na spotkaniu. Od lat Panią śledzę na kanale YouTube. No cóż, jestem ze Szczecina i przyjechałam tu kawał drogi, żeby się spotkać. Dziękuję, dziękuję Ci, Jolu. Dzień dobry, nazywam się Jacek Kowalczyk. Przyjechałem z południowo-zachodniej części Polski, około okolice Jeleniej Góry, Biegowice. Na panią Beatę trafiłem, panią Stanclik trafiłem przypadkiem przez moją małżonkę, podsunęła mi materiał, który obejrzałem i w kolejnym etapie mojego życia zgłębiam tajemnicę, którą poznałem, zobaczyłem, jak miałem 24 lata, przeżyłem śmierć kliniczną i to odmieniło całkowicie moje życie. Zacząłem się zastanawiać nad celem, sensem i staram się chłonąć wiedzę w każdej kwestii, jaką mi życie podsuwa i nasze życie, ja tak uważam, które jest ziemskie, to jest malutki pikuś porównany do tego, co można odkryć, zobaczyć, co sam też zobaczyłem i mam mnóstwo przemyśleń i się z ludźmi dzielę, ale nie ze wszystkimi, bo czasami nie warto, bo ludzie bardzo negatywnie to komentują. Ludzie są bardzo zamknięci, także... Coraz bardziej, Jacku, się otwierają. Tak, ale jest bardzo duże grono ludzi, na przykład mój tato, który nigdy w życiu się nie otworzy. To są takie osoby zaszufladkowane, które mają swoje wartości, przekonania tak ucementowane, których się nie da zmienić. Dziękujemy Ci, Jacku. Dziękujemy. Nazywam się Agnieszka Bikas, przyjechałam z Radomia. Szczerze powiedziawszy, to wcześniej miałam takie różne sny, jak to się mówi, prorocze. Jeszcze nie taki, nawet jak papież umarł, to miałam, jak to się mówi, słyszałam ojciec, ojciec i myślałam, że to mój ojciec słyszał, a to się okazało, że to też nasz ojciec. I w zeszłym roku właśnie trafiłam... Ale ojca przy sobie już, Elu, masz. No, kogoś? Już stoi. Tak samo jak przy Jacku, jest bardzo dużo duchów i z tym będę Wam mówiła. Ogrom masz duchów, ogrom. Ela ma tatę, Jacek ma bardzo dużo i te dobre, i te złe. Słuchajcie, przedstawiajcie się, resztą tematyką zajmijmy się później, dobrze? Żeby nie jakby... Tak, tak, bardzo proszę. Halinko. Nazywam się Halina Bastek, jestem niedaleko z Pruszcza Gdańskiego. I na panią Annę Beatę trafiłam przypadkiem, bo słucham kanału VTV i wszystkich właśnie tam spotkań, rozmów i zainteresowało mnie to, ponieważ jeszcze z tej dziedziny jakby mnie tknęła ta wiedza. No i mam też dużo spraw, które chciałabym zgłębić. A twoje dusze, które odeszły od ciebie, nie zakończyły bardzo dużo rzeczy. Tak myślę. No, bardzo dużo rzeczy nie zakończyły.
Dziękuję ci, Halinko. Joasia? Asia Górowska. Przyjechałam z Bielska Białej. Dzięki pani, znaczy dzięki koleżance trafiłam na panią Anię. Znaczy, tematyka mnie bardzo zainteresowała. Dziękuję ci, Jaś. Dziękuję. Z mojego rodzinnego miasta. Tak. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Niesznik, jestem też z Bielska Białej. Przyjechałam z Asią. Miałam tragiczne wydarzenia w życiu. Zmarła mi córka na rękach. Wiedziałam, że ona cały czas jest na ziemi i może popełni samobójstwo. I stwierdziłam, że ponieważ już wcześniej się medium interesowałam, ale tak pobieżnie, że muszę ich odesłać jakby z ziemi do tego świata duchowego. Oglądałam z panią Anią warsztaty i stwierdziłam, że to jest osoba odpowiednia, jakby powiedzieć, do tego zadania. Dziękuję ci, Klaudia. Dziękuję. Przemek? Przemysław Osiński, ja przyjechałem z Gniezna. Wcześniej się przyjechałem z Mazur. Pochodzę jakby ze świata korporacji. Pracuję jakby w alkoholach. I tą sferą duchowości spotkałem się gdzieś tak 3 lata temu. Zacząłem na tym bardzo dużo jakby pracować. Od dziecka posiadałem coś bardzo dużo taką empatię, więc nawet nie mogłem nie rozmawiać z ludźmi, a ich czułem. To tak. Też miałem śmierć kliniczną, tak jak pan Jacek. Też widziałem już różne jakby byty. To pracuję jakby z sobą, a jestem na początku swojej jakby drogi. Mhm. Dziękuję ci, Przemek. Ewu nie zostawimy sobie na deser. Agniesiu. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Siusarczyk. Ja przyjechałam z Krakowa. Z panią Anią znam się już lata. Pani Ania pomaga mi w moich też zawiłościach życiowych, dosyć dużych. I tak moja decyzja, myślałam o tych warsztatach, bo mnie zawsze namawiała tutaj od lat. I w końcu chyba nastąpił ten moment. Dojrzałam. I dojrzałam. Dziękuję ci, Agnieszko. Dzień dobry, nazywam się Monika Ochman, jestem obecnie z Warszawy. Panią Anię znam od wielu lat, pomaga mi w wielu moich sprawach. I dojrzałam i bardzo się cieszę, że mogę w tym roku. Dziękuję, Monika. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Boguśka Wojciechowska. Bogusia, a nie Boguśka. Nie nazywajcie się tak. No. Że się przyjmuję. I z początku potrzebowałam pomocy, już jestem tu stałym bywalcem. Z początku potrzebowałam pomocy, dostałam tą pomoc. Rodzina moja też. A teraz po prostu odpowiadam tą atmosferę. Interesuje mi duchowość i jestem. Dziękuję ci, Bogusia. Powiem wam jedno, jeżeli mogę, Bogusia, bo Bogusia jest, odkąd ja się tu pojawiłam w Gdańsku, to Bogusia jest na tych moich warsztatach, za co jej bardzo dziękuję. Ale powiem wam jedno, że jeżeli chodzi o Bogusię, to ja bardzo cenię to, co ona mówi i to, co powiedziała na warsztatach, jeszcze mi nie znając. I ona powiedziała, wiesz co, Ania, jakby nie ty, to ja bym tej żałoby nie przetrwała. I to nie jednej, słuchajcie, bo tutaj zmarło bardzo dużo osób jej, jakby w jednym czasie. I pierwszy kontakt jakby z nią, to od razu mnie tam do niej poprowadziło na pierwszych moich warsztatach i powiedziałam, tu jest za dużo dusz, które zbyt szybko zmarły. Medium jest od tego. Ona się nie zastanawia, do kogo podejść, po co podejść, a może coś trafi, a może nie trafi. To dla mnie to nie jest medium, słuchajcie. Nie jest i nie będzie. Dlatego ja, Bogusiu, bardzo ci dziękuję, że ty powiedziałaś właśnie takie zdanie, gdyby nie ty, ja bym nie przetrwała tej żałoby. I każdy z was, kto tutaj będzie cokolwiek o sobie mówił, czy coś przeżył i tak dalej, to ja wam pozwolę, żebyście osiągnęli ten stan takiego zrozumienia, ile powinna trwać żałoba i jak powinniśmy się, do śmierci się nigdy nie przygotowujemy, ale co się dzieje po, to ja wam wyjaśnię. Dlaczego to tak się dzieje? Medium też umierają ludzie, medium też nie zatrzyma śmierci, ale powiem, jak ja to odczuwam na swoim ciele. Ja śmierć przeżywam dwukrotnie i powiem wam dlaczego. Dzień dobry, witam wszystkich. Pochodzę tutaj z Gdańska, obecnie mieszkam w Irlandii. Wiele lat interesuję się
fachowością, oglądam Pani na YouTubie bądź w telewizji. No i kiedyś sobie postawiłam cel, że będę miała możliwość bycia akurat, a będę u warsztaty, to na pewno z tego skorzystam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nazywam się Anita Moczan, przyjechałam tutaj z Zamku Pomorskiego. Już miałyśmy okazję się kiedyś poznać. Przyjechałam tutaj trochę z ciekawości. Nazywam się Regina Moczan, nazwisko nie jest przypadkowe, bo jesteśmy małżeństwem. Z zawodu jestem strażakiem i temat warsztatu jest dla mnie interesujący, dlatego że to strażacy są mnie pierwsi przy nieszczęśliwych wypadkach. I śmierciach. Dlatego powiedziałam, że weszliście tutaj z całym zastępem duchów. Nazywam się Anna Łaskowska, przyjechałam teraz z Leszkiem i moim mężem, tutaj nieobecnym, z Olsztyna. Bardzo interesuje mnie właśnie takie rozwój duchowy i wiem, że jestem dzisiaj w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dzień dobry, witam wszystkich. Nasza grupa, przyjechałam z Olsztyna, z Wielkopolska, na pograniczu lubuskiego. Od 6 lat interesuję się rozwojem duchowym. Przeżyłem pewną traumę, pewną tak jak nas wszyscy i wtedy to się zaczęło. Jest tutaj kolejny etap rozwoju. Dziękuję. Dziękuję, Leszku. Anna Pawlaczyk, przyjechałam z Poznania. Interesuje mnie duchowość. Potrzebuję pomocy. A my chyba wszyscy potrzebujemy, jedni mniej, drudzy więcej, bo po to tu jesteśmy i taką pomoc dostaniemy. Bo słuchajcie, jeżeli rzeczywiście miały być to tutaj tylko wykłady, to byście tutaj pozasypiali. Nie, wy będziecie brać w tym udział czynny. I ja wam pokażę, w jaki sposób macie z tym pracować, jak macie sobie pomóc, żebyście pojechali do domu z pełną wiedzą. Aha, to ja się tu oczyszczam, to ja sobie nie pozwolę na takie blokady, na takie byty, na takie traumy i przeżycia, bo ja wiem, jak teraz mam się sobą zająć. Zacznijcie od siebie, zanim pomagacie innym, zacznijcie od siebie. Człowiek to jest, nie tylko, że ja jestem medium, ale każdy, kto wchodzi w duchowość, musi być czysty energetycznie. Nie pozwólcie na pracę z ludźmi, jeżeli jesteście zaburzeni energetycznie. To nie ta droga, bo zaburzycie siebie i zaburzycie kogoś innego. On będzie miał na wszystkich sferach życiowych niepoukładane. Wy będziecie za to obrywać. Pamiętajcie o tym. Chciałam wam przedstawić mojego gościa. Mnie jest bardzo, bardzo przyjemnie, że dzisiaj gościmy panią Ewę. Ewunia, chodź tutaj do nas, przedstaw się. Ja... Dziecko się boi występów publicznych. No Ewa, proszę cię. Ja ją bardzo chciałam przedstawić, dlatego że ja to zapowiadałam już we Wrocławiu, że będę chciała zaprosić taką osobę, ale chciałabym, Ewunia, też tobie bardzo podziękować, że ty w ogóle odnalazłaś mnie, tak? Chodź tu, kochana, no nie bój się. No, mów teraz. Nazywam się Ewa Ornacka, jestem ze Szczecina, mieszkam w Gdyni. W Gdyni piszę książkę, która ukaże się na początku następnego roku w wydawnictwie Rebis pod tytułem Dlaczego zmarli wracają zamiast leżeć w grobie. Mam trzy osoby. Takie właśnie, pani Ania jest jedną z moich bohaterek, które odważyły się bardzo szczerze opowiedzieć nie tylko o świecie duchów, świecie zmarłych, ale o swoim życiu w tym zawodzie, z tym darem, talentem, czy jakkolwiek tego nie nazywać. I ja jestem wdzięczna i Ani, i Państwu, że tu mogę z wami być. I jednocześnie chciałam, żebyście Państwo wiedzieli, w ogóle jestem z zawodu dziennikarzem. Teraz się mówi dziennikarką. Zajmowałam się przez właściwie całe życie przestępczością zorganizowaną, alfabetem mafii, masa, kiełbasa, te wszystkie historie. Pewne wydarzenia w życiu sprawiły, że chciałam zrozumieć, co się wokół mnie dzieje i trafiłam do mojej przyjaciółki, która jest ginekologiem chorym od wielu lat na raka i której pani Ania no, ogromnie pomogła w życiu, więc weszłam już do pani Ani z prośbą podszytą ogromnym zaufaniem, że nie jestem u jakiejś osoby przypadkowej, której coś się w życiu udało. Także chciałam też Państwu zagwarantować, że mimo tego zawodu, który wykonuję, mam pełne poszanowanie Państwa prywatności,
W mojej książce ani w żadnej innej publikacji nie znajdzie się nic, co naruszyłoby Państwa czy prywatność, czy Państwa historię. Pozwolicie Państwo, że będę robiła notatki, bo jest mi to bardzo potrzebne do tej mojej pracy. Ale tu ze swojej strony chciałam Państwu zagwarantować bezpieczeństwo. I oczywiście, jeżeli będę bardzo chciała wykorzystać którąś z historii, o której Państwo opowiecie, to wyłącznie ze zgodą tej osoby. Bardzo dziękujemy, Ewie. Dziękujemy. No i widzicie, sami gdzieś tych ludzi potrzebujemy, gdzieś wokół nas się zjawiają. Ja się bardzo cieszę, że mogę Wam pomóc na takiej czy innym poziomie. Pamiętajcie, że dzisiaj zajmujemy się bardzo ważną tematyką, a mianowicie to, co też było w naszym programie. Ja bym chciała Wam w ogóle przybliżyć to, co Wy przeżywacie. I tylko tematykę jakby, i nie tylko tematykę medium, ale to jakby omówię w fazie jutrzejszej. Słuchajcie, taka króciutka część organizacyjna, a mianowicie o godzinie 12 spotykamy się na, znaczy tutaj przychodzi kelner i zbiera wszystkie zamówienia na kawę i tak dalej, bo o tym muszę powiedzieć i mamy, słuchajcie, jedną przerwę, godzinną. Bo zanim on przyjdzie, zanim wypijecie, zanim spokojnie zjemy, zanim możemy sobie tutaj podejść po książki, kto chciałby sobie jeszcze coś tam ewentualnie zakupić, ale najpierw je przedstawię. Jeżeli chodzi o część taką, którą dzisiaj już zaczniemy, bardzo dużo oczyszczeń i powiem Wam, na czym to polega. Będziemy się kłaść na stole, tak jak to widzieliście na filmikach zeszłego roku, to co roku to robię. To jest bardzo trudna praca, ja sobie zdaję sprawę, ale ja nie jestem tylko wykładowcą, tylko chcę Wam pomóc. I zobaczycie, jak mocno tego typu oczyszczenia, które ja zaprezentuję, Wam pomogą. Nawet możecie sobie robić notatki, możecie sobie to nagrywać, że nawet jeżeli nie chcecie się tutaj położyć na stole i nie chcecie pomocy, to zapoznacie się z tym materiałem w domu. O godzinie 16:30 kończymy, tak samo dzisiaj, jak i jutro. I o 17:00 wychodzimy na salę restauracyjną do Ewa też. Na salę restauracyjną do tutaj do hotelu Prawdzic i tam mamy obiad, kolację. Słuchajcie, to jest bufet, który jest skonstruowany z różnych dań i wegańskich, i wegetariańskich, i mięsko, i ryba, i to wybierajcie co chcecie, bo to macie wszystko zapłacone, tak? I to jutro tylko będzie zmiana, ponieważ będzie to niżej, bo tutaj mają zakończenie lata, ale też będziemy mieć bardzo dużo jakby dań do wyboru. Tylko będziemy, powiedzmy, na parterze i będzie to taki a la grill, ale nie tylko grill, tylko też będą różne fajne dania do wyboru. Bardzo smacznie zresztą Prawdzic tutaj gotuje, dlatego ja tutaj co roku organizuję i to już nie wiem, który raz, już się nie mogę tego zliczyć. Więc to są jakby sprawy organizacyjne. Bardzo Was proszę, jeżeli mamy zajęcia tutaj na stole, jeżeli ktoś przychodzi po pomoc, to nie wychodźcie. Jeżeli ktoś musi do toalety, jest to zrozumiałe, ale wtedy nam to przeszkadza, bo te kamery to nie są, słuchajcie, dla Was, żeby Was kamerować. To jest właśnie dla tej pracy, żeby pokazać, jak można pomóc. A ta praca nie jest łatwa, zwłaszcza oczyszczanie energetyczne, które jest oczyszczaniem ciała fizycznego. Tego pewnie nie znacie. Wchodzą nowe oczyszczania, których ja jeszcze nie robiłam, ale Wam pokażę. Wchodzą oczyszczania energetyczne, które też nie są łatwe, odcinania linii rodu. Ja się nie pytam zmarłych, czy oni chcą się z nami pogodzić, tylko ja ich odcinam po prostu, dlatego że oni są odpowiedzialni za wszystkie nasze sprawy pokoleniowe. Bo ktoś przedwcześnie zmarł, bo jest za dużo wypadków, bo jest za dużo samobójstw i tak dalej, i tak dalej. Ciągniemy to ze swojej linii rodu. I musicie to wiedzieć. Każdy z Was się przekona, że przychodzą zmarli, którzy bezpośrednio są odpowiedzialni za te wydarzenia, które są w naszym małżeństwie, które są w naszych rodzinach, które powielają nasze dzieci, nasze wnuki i tak dalej, i tak dalej. A oni są za to odpowiedzialni i ci przychodzą, ci zmarli. Wiecie dlaczego? Ktoś powiedział, jak to? To oni się przyznają do tego, co źle zrobili. Tak, bo oni chcą mieć odpuszczone grzechy. I już mają dość siedzenia w astralu. Temat astralu też Wam wyjaśnię.
bo wy często mylicie, co to jest astral w ogóle. Więc tak samo jak będziemy się zajmować tematyką, którą teraz zacznę, bo dusz jest sporo, tak? Natomiast zdecydowanie podejdę do teraz osób, jak zawsze to robię, z którymi dusza jest. Jest ich tutaj dużo. Przy mnie są zawsze, jest bardzo dużo osób. Leszka bardzo zablokowała duszę. Tu jest taka, Leszku, blokada. I tu jest i mężczyzna, i kobieta. Podejdę do ciebie, bo te twoje traumy nie są tylko związane. Jest jakaś tu dusza, która chodzi za mną, ale ona zginęła w wypadku samochodowym. Kto zginął w wypadku samochodowym? Kto był ostatnio świadkiem wypadku samochodowego lub w waszej rodzinie? Bo jest tu taka dusza. Tak? I ma taki bardzo ciężki chód. A kto to jest Helena, Agnieszka? Tu jest, Leszku, pozwolę, że ja mam bardzo dobrą energię, nie bójcie się tego. Natomiast tu bardzo ci zablokowała głównie kobieta. Mężczyzna też tu jest. Ale między wami jest taka energia niezrównoważona, czyli tu jest ktoś, kto potrzebuje z tobą nawiązać kontakt, Ania, bardzo. Bardzo dużo rzeczy nie załatwił i ciebie to też bardzo boli. Mówisz, mówimy o mężczyźnie? Nie. Koło ciebie, Leszek, jest energia i mężczyzny, i kobiety, którzy cię bardzo zablokowali. Ja zobaczę, co oni jeszcze chcą przekazać, bo ta blokada jest związana z tak zwanymi twoimi traumami. Ale to są traumy nie jednej rzeczy. To są traumy, które się musiały powielać jakby wcześniej i ty po prostu tymi traumami trochę żyłeś. Nie odciąłeś się od tego, dalej tymi żyjesz. Natomiast zobaczymy, co dusze jeszcze by chciały przekazać. Niektóre dusze, słuchajcie, przychodzą jakby w późniejszym terminie, za jakiś czas, że chcą coś przekazać. Niezałatwiona sprawa, Aniu, też to, co dusza chce ci tutaj przekazać i chce się bardzo z tobą skontaktować. Ojej. Aniu, czy to był ktoś młody? Nie. Przy kim może stać Reginko, młoda dusza? Młoda dusza? Bardzo młoda. Żegnałaś jakąś młodą duszę? Nie. Przypomnij sobie, może słuchajcie, tu też mogą być dusze, które wy nie pamiętacie. Często są sytuacje, które w rzeczywistości przychodzą po jakimś czasie. Ma na imię Tomasz, czy mówi się o nim Tomek. Tu jest o dziwo bardzo taka, wiecie, spokojna energia, ale taka, która chciałaby za coś przepraszać. To jest starsza osoba i to jest kobieta. Taka, która chciałaby przepraszać, nawiązać kontakt, ale chce przepraszać. A Helena czego chce? Nawiązuje Agnieszka z tobą, Helena, jakby kontakt, bo mówi, że chce ponaprawiać relacje. I mówi, że dobrze zrobiłaś. Popierdolę. Że dobrze zrobiłaś. Da, da, da. A Daniela? To moja mama, która zmarła. Daniela? Tak. A dlaczego ona mówi, że też chciałaby z tobą... Poczekaj, Jacek. Muszę się wrócić, Bogusia, bo... Coś przy Bogusi jest, słuchajcie, i to tak nie jest za każdym razem, że dusze przychodzą do jednej i tej samej osoby, tylko Jacek mówi i pyta o... Bogusia, kto to jest Grzegorz? Mój brat. A mówi tak, że ja wiem, że ty sobie z tym wszystkim poradzisz, ale masz koniecznie powiedzieć Grzyśkowi, żeby się zabrał za swoje zdrowie, bo ja go tutaj nie chcę po drugiej stronie. Tak jakby upierał się, słuchajcie, przy tym, że on się ma,
że on się ma zacząć leczyć. A mama, ale nie płacz. Czasami dusze, słuchajcie, płaczą, dlatego że widzą, że jest ci ciężko, ale ona też chce załatwiać z tobą dobre relacje, Monika. Ona też chce cię zawsze, ja nie wiem, jak było między wami, też chce, mówi, przepraszam cię, dziecko. Ona cię teraz rozumie. Nie były chyba te relacje zbyt dobre. Chodzi za mną jakieś dziecko. Chodzi za mną jakieś dziecko. Możliwe, że Julka. O, tu jest bardzo dużo dusz. Tu jest bardzo dużo dusz, ale większość Jacku jest o dziwo mężczyzn. Tak jakby mówili tobie, że ty masz jeden iść prostą drogą. Co to znaczy prostą drogą? Czy te dusze, które pożegnałeś, mówię o duszach zmarłych, nie szły... jaki zapach. Był w twojej rodzinie alkohol? Mój dziadek od strony mamy był alkoholikiem. Tak. A pradziadek? Tego nie wiem. Bardzo dużo mężczyzn jest, którzy mówią, że poszli złą drogą. Mówią, że nie układali sobie życia. Że ty masz być kimś, kto ułoży sobie to życie. Nie poddawaj się, nie zostawiaj rodziny. O tym mówią. To znaczy, ja jestem na bardzo dobrej drodze, żeby moje życie w sumie od 3 lat się tak pozytywnie odmieniło, że ja po prostu jakbym nowe życie poznał. To jest coś wspaniałego. Dlatego, że weszłeś w duchowość? Nie. Poznałem kobietę, która się okazała najwspanialszą chyba osobą na świecie. I a słyszysz, Jacku, tak? A słyszysz, co ci dusze podpowiadają, że masz iść teraz dobrą drogą, a może to oni postawili ją na twojej drodze? Może. No. Przypomnij sobie, kto to był Jan. Nie znam takiego imienia. Przypomnij sobie, kto w twojej rodzinie siał niepokój, panikę. Był niedobrym człowiekiem. Był niedobrym. To popytaj z rodziny, kto to był. Może to był twój... Znaczy Jan, tak? Jan. No popytam. Jest też ktoś, kto jest bardzo taki, wiesz, taki skłonny do tego, żeby no, skłócić waszą rodzinę. Czy wy w waszej rodzinie rozmawiacie, czy są spory? To znaczy w mojej rodzinie zawsze rozmawiamy. To znaczy ta rodzina się teraz troszeczkę uszczupliła, ale jeżeli chodzi o moją siostrę, to spór jest na takim etapie, że nie mamy kontaktu w ogóle, nawet ona na mój ślub nie przyjechała. Mhm. Ale jeżeli chodzi od strony mojej żony, czy tu raczej ta kwestia nie ma znaczenia, jest spór od mojej szwagierki. Przeżywacie to? Ja nie. Żona tak? Żona, mhm. Jola, ktoś się wciska tutaj do ciebie. Ale to też nie jest... straciłaś kogoś tak do 5 lat? Mhm. Dlaczego nie może mówić? Nie wiem. Nie wiem. Nie tęsknisz za nim? Bardzo. Dlaczego nie może mówić? Tak jakby nie umiał powiedzieć. Nie. Rozmawiasz z nim? Wzywasz go? Tak. Jest jakaś blokada, Jolu, której on się boi. Zaraz zobaczymy, bo może coś przekazać. To było 5 lat czy więcej? Więcej. Bo widzę, że on jest po prostu czymś zastraszony, ale przyszedł z kobietą. Prowadzi go kobieta za rękę. Może to być jego mama? Może. No. I kurczowo się jej trzyma. Zawsze potrzebował ręki mamy? Nie. Czy to mogą być relacje, które się naprawiają, Jolu? Ona się jego kurczowo trzyma. Tak jakby, słuchajcie, czasami dusze po śmierci, one się nigdy nie zmieniają, ale ich relacje, to, że się odnajdują po drugiej stronie, mogą być zupełnie inne. To nawet mnie czasami zaskakuje.
Ja wam to oczywiście dzisiaj wyjaśnię, bo dusze będą przychodzić przez cały czas naszych warsztatów. Tak jak mówiłam, przy Eli jest na razie tato. Na razie tato. Jakie miałeś relacje z tatą? Dobre. Dobre. Bo on jest małomówny. Tak. On jest mało wylewny. On nie mówi o konkretnych rzeczach, a to, a tamto. Chciałby coś powiedzieć, ale mówi, że był cały czas przez kogoś tłamszony w życiu. No, przecież może mamę moją. No. Jest przy tobie. Poproś go jako opiekuńczą duszę o pomoc, pomimo, że był mało wylewny, ale i tak za nim tęsknisz. Wasze relacje tak były lepiej, Elu, z... Dobrze, to przyprowadź. A on mówi, że jeszcze kogoś przyprowadzi do ciebie jako mężczyzna. Mm-hmm. Bo mówi, że jesteś sama i że przyjdzie do syna? Że przyjdzie do chłopca? O czym on mówi? No nie, może do męża, bo mąż też zmarł. Tak, ale twój tato mówi, że jeszcze kogoś przyprowadzi, czyli jako mężczyznę, tak? Możliwe, aha, że mówi o twoim mężu, tak? No może. No. Gdzieś, ale to jest śmierć Elu, która nie wydarzyło się aż tak dawno. Prawda? No. Mąż twój. Tak. Mówi, że cały czas za nim płaczesz. Tak. Przerwij, bo on nie może się odnaleźć tam po drugiej stronie. Gdzieś, no, się śnił. Nie może się odnaleźć po drugiej stronie. Zobaczymy, co się stało, dlaczego. Czasami to była śmierć nagła u twojego męża? To znaczy on chorował, ale wtedy to w życiu. A dlaczego było duszenie? A bo on chorował na pecha, te z płucami związane, a. I on brał te różne rzeczy takie wziewne. Wziewne, no, bo tak go czuje, tak się, tak, pokazuje. Tak, tak. Halinko, ty się musisz odłączyć od tych dusz, które przychodzą, nie wiem, w jakichś twoich wizjach. Czyli po jednej stronie masz dusze opiekuńcze. A co z twoją mamą? Jej nie ma, nie żyje. A wiesz, że ona wszystkich od ciebie... Wiesz, co pokazuje? Że wszystkie te złe dusze, które miałyby być przy tobie, mhm, to mama zaczyna cię chronić. Jak, mhm, nigdy dotąd. Dopiero doceniła moją pomoc. Tak. Widzicie? Dopiero teraz ją chroni. Dopiero teraz odsuwa te wszystkie złe dusze. Mhm. Czy miałaś w życiu takie momenty, kiedy czułaś się sama? Mama mówi, że nie była przy twoim dzieciństwie, ani nie była przy twoim dorastaniu, ani była gdzieś obok. Mało się zajmowała. No. Mówi, że teraz chce ci pomóc. Wszystkie złe osoby, te nawet żyjące, Halinko, mhm, chce odsunąć od siebie. Od ciebie. Mhm. Mówi, że było to bardzo trudne życie. Czyli twoje. Moje. Tak? Tak. Jakiego mężczyznę straciłaś? Męża. Ojca. Czy twoja... męża? Tak. Czy twoja mama go nie akceptowała? Nie za bardzo. No właśnie. Bo są po dwóch stronach. Jakby ze sobą Halinko walczyli. Mhm. Coś musimy z tym zrobić. Tak nie może być. Przez oczyszczanie energetyczne ustawimy ich miejsce. Słuchajcie, czasami tym duszom po drugiej stronie musimy też pomóc, żeby one nie walczyły ze sobą, bo ona z jednej strony, mama z nią naprawia relacje w sensie opieki, a z drugiej strony nie dopuszcza do niej męża. Nie może się z nim skontaktować. To było też nawzajem. Tak, bo się ścierali. Tak. Bo się ścierali. Dlatego tutaj mówimy o sytuacji, której musimy to, Halinko, ustawić. Wtedy będziesz miała duszę opiekuńczą, bo w tej chwili za sobą walczą. Jakie straciłaś dziecko? Nie straciłam dziecka żyjącego. Ale co się stało? To była aborcja. Proszę? Aborcja. Nie musisz nam mówić, co? Nie, bo mówię, jakie straciłaś dziecko, tak? No więc ja nie mówię w sensie, co zrobiłaś, nie. Czy to była nas... Nie musisz mówić, czy to jest aborcja, czy to jest poronienie, tylko tak dusze do mnie mówią. Straciłaś jakieś dziecko, mąż się nim opiekuje.
Tak jakby, czego nie chciał wcześniej. Rozumiesz, Halinko, to? Musimy przyjmować to, co dusze mi też podpowiadają. Bez względu na to, jak się zadziałało w waszym życiu, czy musieliście dokonać, zwłaszcza kobiety, aborcji, mnie to nie interesuje. Chcę pomóc duszą, jako duszą. Nic więcej dla mnie nie jest ważne. Ja muszę je tę duszę odprowadzić, bo słuchajcie, przez duszę, przez aborcję, ja wam to wyjaśnię na czakrach, jak potrafią wasze życie zablokować. Wywrócą wam życie do góry nogami. Wywrócą. Co, ja nie żyję? Pozbyłaś się mnie? No to zobaczysz. Nie wszystkie dusze, ale ja wam to wyjaśnię dzisiaj. Zobaczycie, jak to działa. Jest babcia. Jest babcia. Twoje dziecko jest tak na tyle przyczepione do ciebie, że ja nawet nic nie będę z tym robić, Klaudia. Julka jest tak mocno do ciebie przyczepiona, że ja nawet nie mogę nic z tym zrobić. Jeżeli dusza jest opiekuńcza, a to było małe dziecko, to nawet ten samobójca, który był mężem Klaudii, podczas naszego pierwszego kontaktu prywatnego, czyli na sesji indywidualnej, mówiłam, że ta dusza nie ma spokoju. Ja go przeprowadziłam, bo taka jest moc medium, że może przeprowadzić z astrala do czyśćca. Tam jest jego miejsce. Natomiast słuchajcie, te dusze, które zostają jako samobójcy w astralu, nigdy nie przechodzą na drugą stronę. I będziecie mieć tego świadomość. No teraz przy Ani znowu jest dusza. I one się tak będą przemieszczać. Jak tylko pojawiają się nowe dusze, dobra Hela, już powiedziałam Agnieszce i cały czas pa, ona chyba taka była, cały czas gadanie, cały czas gada. Non stop mi tutaj, ale dobrze zrobiła, powiedz jej, że dobrze zrobiła, ja nie chcę być wyklęta, ja nie chcę, żeby o mnie źle mówić. I tak cały czas je słyszę, tak? Takie przekupki z targu. Tak rzeczywiście... Bo mówi, że dobrze zrobiłaś. Powiedziała coś takiego też na końcu, słuchajcie, ja, no właśnie tak się dusze przetwarzają, że ja się go też bałam. Więc... No, ja się go też bałam. Klaudia ze swoją córeczką zostanie, ja nic z tym nie zrobię, bo to dziecko chce być przy niej. To są naprawdę bardzo duże i mocne dusze opiekuńcze, jeżeli chodzi o dzieci. Ale dzieci nie mogą nas blokować, tak samo jak dzieci, które tutaj przybyły u Halinki, na pewno musimy to odprowadzić, bo nie zasnasz w spokoju. Tak samo jak te tarcia między twoim mężem a mamą, są no, dosyć złe i cokolwiek byś w duchowości zrobiła, nie zrobisz ze względu na te dusze. Na pewno będę wam mówić, w jaki sposób to robić. Nie chcę powiedzieć Przemku, że przeszłaś jakąś śmierć kliniczną, tak trochę ktoś mi tutaj podpowiada, czy dzisiaj mówiąc o twojej mamie, nie wiem dlaczego o twojej mamie, bo pokazuje mi się kobieta, albo ktoś, kto cię wychowywał jako mama. Kto? Moja, znaczy wychowywał, moja babcia bardziej. Czyli nie mama. Nie mama. No. A co się dzieje z mamą? Mama ma się dobrze, żyje wszystko. Jakie są relacje? Bardzo dobre. Dlaczego nie wychowywała? Znaczy nie wychowywała, jakby pomagała. Ale bardziej babcia, tak? Bardziej nie, jak poszła do pracy, po prostu pilnowała mnie. Wiesz, że któraś z dusz mówi mi, że, no muszę ci to powtórzyć, że na własne życzenie przeszłeś śmierć kliniczną? To jest... Jak się czułeś po tej śmierci klinicznej? Bardzo dobrze. Przeszłeś przemianę? Wtedy jeszcze nie, później. 2 lata? No, można tak powiedzieć. Dlaczego doszło do śmierci klinicznej? Nie wiem. A czy było tak, że była moja taka dziewczyna, poszła do wróżki, która wywróżyła, że ten partner, czyli ja, ulegnę wypadku samochodowym. Nie przeżyję. Zaraz, Przemku, skończmy. Okay. Dobra. Ten wypadek samochodowy, jeżeli któraś dusza podpowiada, była na twoje, na własne życzenie, zgadzasz się z tym? Doprowadziłeś do wypadku? Nie. Czy to był, czy to nie było mojej winy jakby w tym wypadku.
Ktoś po prostu mi wyjechał samochodem. No i... Teraz co się dzieje? Jest to życie, które tam musicie wiedzieć. Każdy, kto przeżywa śmierć i jest w śmierci klinicznej, nigdy nie przychodzi sam. Rozumiecie to? Który przeżył śmierć kliniczną. Każdy człowiek nie wraca już sam do życia. Wraca z opiekunami, albo złymi, albo dobrymi. Nigdy nie wraca sam. Znaczy, to mogę powiedzieć, tylko tak by dopowiem. Po tej śmierci klinicznej to nie było rzeczy, które bym się bał w życiu. To jest jakby, czy to można powiedzieć, jakby mi się przykleiła inna dusza z innymi wartościami. I jaka? Czyli potwierdzasz to, co mówię. Tak, no zgadza się. No i? Masz odczucia? A czy wydawało mi się, że nie wiem, nie znam się na tym. Co zmieniło się po twojej śmierci klinicznej? To, czym do tej pory się zajmowałeś, już tego nie ma? Czy to, co było wcześniej, też już nie ma? Jakie wartości dobre do ciebie weszły? Bo mówisz o dobrych wartościach. Co zmieniło? A czy ja zawsze jakby kochałem jakby ludzi? Uwielbiałam im jakby pomagać i to po prostu jeszcze bardziej tak urosło, a byłem w tym bardzo odważny. Ja zawsze byłem osobą taką, która pomaga jakby ludziom w tym sensie. A ten wypadek dał mi po prostu taką odwagę do działania. Od razu tu i teraz. Czyli pomogła ci. Wiesz, że jest przyklejona jakaś dusza, która przyszła razem z tobą. A czasami możecie mieć większość dusz. Albo z naszego środowiska, czyli po prostu środowiska, to mówię o naszych rodzinach, zmarłych rodzinach, którzy idą i podążają za nami, chcą nam pomóc, ale my w ogóle kompletnie o tym nie wiemy. Chcę wam tu i dzisiaj wyjaśnić, że jeżeli chodzi o duszę, jako duszę, zawsze mamy z nimi kontakt, a my jesteśmy stworzeni z energii, tak samo jak i nasze, jak i wszystkie dusze, które już nie żyją. My też jesteśmy stworzeni z energii, dlatego ta energia się do nas może przyłączyć, może odejść. Jeżeli sama dusza się do nas, że tak powiem, przyklei, to nie wierzcie w to, że ona sobie sama sobie odejdzie. Musi mieć w tym pomoc. Albo już jest bardzo zmęczoną duszą i prosi, że ja już chcę odejść na drugą stronę i wtedy na przykład medium czy odpowiednie, że tak powiem, modlitwy temu pomagają. Ale to nie jest takie proste, żeby sobie dusza odeszła. Jeżeli myślicie, że jedną modlitwą czy jedną mszą wy odprowadzicie duszę, to też mówię, Panie Aniu, byłem na mszy gregoriańskiej, nie może odejść moja żona. Ja mówię, coś macie niezałatwione. Dusza na to czeka, albo żebyście wypowiedzieli, załatwili do końca, dopiero wtedy odejdzie. Także nie bójcie się zmarłych, jeżeli przychodzą i nie mówcie też jakby w złym kontekście o nich. Ja zawsze mówię, jeżeli macie powiedzieć coś o duszy zmarłego, złego, nie mówcie nic. Dlatego, że te dusze mogą się poprzyklejać, mogą wrócić z takiego czy innego poziomu. To jest inny wymiar. I zaraz wam wyjaśnię, dlaczego oni się w taki sposób kontaktują. Jeżeli się pojawią, chyba jest mąż tutaj, i tutaj bardzo mocno zajmuje to pole, mówi tak, że nie radzisz sobie bez niego, że on wiele w twoim życiu mógł jeszcze więcej dobrego zrobić, tak, Elu? No na pewno. Że nie radzisz sobie, ale nie radzisz sobie też jakby z jego odejściem. Każde wiadomości, które tu dusze będą wam przekazywać, ja podczas całych tych wykładów będę wam mówić. Nie tylko teraz i nie tylko w tym momencie. Słuchajcie, ja nie jestem spirytystą, ja nie wywołuję dusz. One same przychodzą i same się ze mną kontaktują. Nie ma określonego czasu, określonego momentu. Znowu czuję jakby zapach alkoholu tutaj. Coś cierpi ten dziadek, jeżeli chodzi o alkohol. Tutaj przy Joli się przenika bardzo mocna to dusza. Nie wiem, dlaczego nie może powiedzieć. Za chwilę się dowiemy, jak tylko przyjdzie. Co takiego go tam blokuje? Natomiast te relacje Jolu to nie miał tylko z mamą, ale tam jest więcej takich osób w rodzinie, z którymi on chciał rozmawiać, a nie mógł, nie wiem z jakiego powodu. Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest to,
Zaraz będę też podchodzić, jeżeli jakakolwiek dusza się tutaj wam pojawi i będę mówić. I teraz przytoczę wam coś, na co chciałabym zwrócić uwagę. A żeby nic nie pomylić, to wam przeczytam. Bardzo często na sesjach osobistych z wami jest coś takiego. Wszystko bym oddała, żeby on tylko żył i był. Słuchajcie, to co teraz przeczytam, weźcie sobie do serca. Ja sobie to specjalnie zapisałam, bo ja oczywiście to powtarzam ludziom, ale to jest bardzo ważne. Kiedy umrę, nie przychodź do mnie ani do mojego łóżka i nie mów, jak bardzo mnie kochasz i tęsknisz, bo to są słowa, które muszę usłyszeć teraz, póki żyję. Nie zapominajcie o tym. Jeżeli mam coś teraz przekazać, mam coś teraz powiedzieć, to nie czekajcie do jutra, za miesiąc, za rok, tylko teraz to mówcie. Bo bardzo często na tych sesjach spotykam się z osobami, które tęsknią za swoimi zmarłymi, ale już ich nie skrzeszą. To tylko mamy rozmowę z duszą, bo on nigdy fizycznie w naszym życiu się już nie pojawi. I cierpią. A dlaczego ja mu tego nie powiedziałam? A dlaczego mu tego nie przekazałam? A dlaczego mu tego nie powiedziałam? Nawet, słuchajcie, wtedy kiedy ja mówię, proszę się pożegnać z duszą i ja odprowadzam każdą duszę po sesji, to no ale co ja mam mu powiedzieć? Szukają słów w głowie, nie wiedzą, co mają przekazać, a przecież to jest takie proste. A może dlatego, że to, co przed chwilą powiedziałam, że aha, no tak, kocham go, no kocham go dalej. Znajdują jeszcze słowa w głowie, nie umią sobie z tym poradzić, a co dopiero za życia. Więc ja na pewno nie mam blokad, tak? Więc mi jest łatwiej to wam jakby nakreślić. Ale musicie też zacząć z siebie to wyrzucać. Bardzo ważna sprawa, na jaki my poziom duchowy wejdziemy. Uważam, że medium jest na bardzo wysokim poziomie. Są jeszcze też uzdrowiciele, ja do tej grupy też ich zaliczam. Dlatego, że zarówno jak i medium, zarówno jak i uzdrowiciel mają bardzo duży dar. Czyli to, co ma w sobie. Wy też taki dar możecie posiąść, ale wtedy, kiedy jesteście czyści energetycznie, innej drogi nie macie. Na przykład nie tylko otwieranie tego trzeciego oka, o czym będę mówiła, ale ktoś, kto jest czysto energetyczny, nie ma prawa mieć żadnych blokad. Jeżeli jesteście chorzy, źle się czujecie, pracujecie duchowo, przychodzą do was ludzie i wy przekazujecie mu tą energię, to on będzie się czuł jeszcze gorzej. Wy wtedy tą swoją siłę, tą swoją moc zatracacie. Chciałam porozmawiać z wami na temat czyśćca. Gdzie te dusze idą po śmierci? Umieramy i każdy z nas, albo my umrzemy, albo my kogoś pochowamy i to jest zrozumiałą rzeczą. Wiecie, że ja pochodzę z takiej rodziny. Moje babcie były medium. I ja bardzo dużo rzeczy nie rozumiałam. Nie chciałam jakby wchodzić w te tajniki. Może byłam za mała. Natomiast bardzo dużo wiedzy mi przekazały wtedy, kiedy już nie miały na to siły. Wtedy, kiedy ja zaczęłam to rozumieć. Wtedy, kiedy zaczęły tłumaczyć, nie chodź koło zmarłych, nie przebywaj ze zmarłymi, bo one się jednak o to bały. Nie mogę powiedzieć, że one ciągły po jakichś tam, wiecie, domach, gdzie umierali przecież w domach, stały trumny i tak dalej, bo to nie jest nic przyjemnego dla dziecka. Ale tłumaczyły, w jaki sposób ta nasza droga będzie przebiegała. Czyściec. Każdy po śmierci wchodzi do czyśćca, czyli trafia do czyśćca. A co dla was jest czyśćcem? Jakie to jest miejsce? Bo mówimy o różnych rzeczach, tak? Ale ja jako medium muszę wam to powiedzieć. Gdzie się to miejsce znajduje? Jaka to jest droga? I wszyscy bez wyjątku po śmierci tam trafiają. Do czyśćca. Jakie to jest miejsce? Gdzie ono się znajduje? Jak myślicie? Kto pracuje duchowo? Halinka? No, następna. Czyściec. Jakbyście widzieli środek ziemi, jest mówione, że jest niestety blisko piekła. Słuchajcie, po środku ziemi, to jest taki lej. I do tego leja wszyscy wcześniej czy później wpadamy. To jest czyściec.
Jest to miejsce w takich ciemnych podziemiach, jakbym mogła wam zobrazować. I jeszcze raz mówię, bez wyjątku wszyscy tam trafiają. To jest ich pierwsza droga. W jakim czasie dusza tam wraca, wchodzi? Ile potrzebuje czasu, żeby przejść na tak zwaną drugą stronę, czyli czyściec? Ile czasu potrzebuje? A samobójcy? A samobójcy? Gdzie trafiają? Powiedziałam przed chwilą. Wszyscy bez wyjątku trafiają do czyśćca. Wszyscy. Wpadają do takiego leja. Jest to pośrodku ziemi. Tak wam mogę zobrazować. Co się dzieje? Jest tam ich miliony i miliardy. Wszyscy stoją koło siebie i czyściec nie jest tylko grozą, ciemnością, czymś złym, ale jest też aspektem radości. Oni siebie nawzajem wspierają, opiekują się, bo nie wiedzą, co się z nimi stanie dalej. My też nie będziemy wiedzieć, jak tam jest. Ja wam tylko obrazuję, jak to wygląda. I wiem te informacje od dusz. Jest nam ciasno albo zimno. Ciągle się obracają. Jak ja mam z nimi kontakt, to ciągle się obracają do tyłu. Kto za mną stoi albo ile mi czasu pozwoli na taki kontakt. Jak wszyscy tam wpadają do tego czyśćca, no to co się dzieje z tymi złymi duszami, tak? Jeżeli mówimy o astralu. Bo tam są też te osoby, które za życia zrobiły coś złego. Albo odebrały sobie życia. Odebrały sobie życie. Więc wszyscy tam są. I to jest tak zwana poczekalnia. Oni tam czekają na co? Na odpuszczenie grzechów. To jest etap początku i etapu końcowego. Wtedy, kiedy ten etap końcowy się kończy, czyli odpuszczamy grzechy temu, to zostaje właśnie ta część morderców, zabójców, samobójców i tak dalej, i tak dalej. Oni idą wtedy do astralu. To jest jakby, już są jakby oddzieleni. Cała reszta może wychodzić na wysokie poziomy. Co to znaczy wysokie poziomy? Niebo jest tylko, słuchajcie, zarezerwowane przede wszystkim dla dzieci. Nie do końca dzieci się w tym całym czyśćcu długo, no bo z czego to dziecko tak naprawdę ma, jakie ma grzechy. No nie ma tych grzechów, idzie jakby prosto jakby do nieba, ale przez czyściec, zaznaczam, przez czyściec. Sama nazwa wskazuje, oczyszczamy się tam z czegoś. Inne dusze zostają, są oczyszczone i jest to jakiś długi etap, nie są tam długo, ale ci, którzy tam wpadają i są samobójcami, są zabójcami, są mordercami, niestety siedzą w tym astralu. I znowu jak wygląda astral? Ciemny, paskudny, to tak jakbyście po prostu wsadzili kogoś do beczki ze smołą. Tak mogę wam zobrazować astral. I często, jak przychodzą te dusze, po których też mam ataki energetyczne, to pamiętajcie, że nie jest łatwo duszę stamtąd wyciągnąć. Nawet podczas... Tak, Jacku? Ja mam pytanie, bo moje doświadczenie jest takie, że w momencie, kiedy w 2004 roku byłem pasażerem samochodu, który brał udział w wypadku samochodowym, pojawiłem się w miejscu jasnym. Jakby to powiedzieć, jakby ktoś był w miejscu, gdzie jest czysta biel razy 100. Mm-hmm. Bardzo jasno. Widziałem istotę, która promieniuje do mnie ciepłem, energią. Można sobie to wyobrazić i pomnożyć to razy 100. Poczuł takie ciepło, które otula, takie niesamowite uczucie ciepła, takiej radości, pomnożyć to razy 100. To jest bardzo ciężko opisać. Mm-hmm. To jest takie, aż tak przenika. I widziałem w cudzysłowie miejsce, gdzie są moi bliscy, rodzina, znajomi, przyjaciele i oni byli w takim, jakby to opisać, ciemna piwnica, taka brudna, pełna smoły, węgla, taka coś bardzo negatywnego, bardzo ciemno i ja wiedziałem, że one tam są. Tak. To jest tak, ja byłem w miejscu, gdzie jest jasno, a moja rodzina, przyjaciele, najbliżsi byli właśnie w takim miejscu. Ja to widziałem tak bardzo negatywnie, ja bym to mógł właśnie opisać, że taki
ciemności, brudu, smoły. Ale słuchajcie, w Czyśćcu też tak, Jacku, mamy. Niestety, tam niby jest to miejsce, że mówi się, że to jest miejsce też radości, dlatego że dusze nawzajem się wspierają, pocieszają, bo nie wiedzą, jak tu długo będą. To nie jest przyjemne miejsce jako Czyściec. Sama nazwa też mówi, że my się od czegoś musimy oczyścić, tak, z naszych grzechów, bo każdy te grzechy gdzieś tam popełnił, mniejsze, większe, ale popełnił. Natomiast ja wam tłumaczę, że jeżeli kiedyś widzieliście na pewnych filmach, kiedy przychodzą te złe duchy, a wtedy, kiedy przychodzą po duszę te dobre, te dobre duchy, tak? Czyli powiedzmy, on ma już jakby zarezerwowane miejsce w czymś jasnym i dobrym. Nie lubię używania słowa światło, bo to jest niezbyt dobre określenie. Idź do światła, no nie róbcie czegoś takiego, bo to światło może być naprawdę i też w astralu. Natomiast jeżeli odprowadzamy duszę, to mówimy za kurtynę śmierci. To jest jego miejsce i to jest określenie właściwe. Nie do światła, bo światło to mi się kojarzy, no ja akurat w języku medium w ogóle tego nie używam, za kurtynę śmierci. Jeżeli już używacie słowa światło, to pamiętajcie, że to światło dla tej duszy może być bardzo niezbawienne. Co się dzieje właśnie w tym Czyśćcu, dokończę tutaj temat, że jest to dla nich poczekalnią, oczyszcza się z tych grzechów, jest kwestia początku i końca i tak naprawdę później przechodzą na wyższe poziomy. Ja spotykając się tutaj z Jackiem, czyli mężem Bogusi, on mówi, wiesz jak mi tu jest dobrze, ja jestem wyżej. Oni sami o tym mówią, ja jestem na wyższym poziomie, dlatego że był dobrym człowiekiem za życia. I tak samo jak my dokonujemy pewnych wyborów, pewnych decyzji w życiu i tych złych i tych dobrych, to za to pewnie nie będziemy karani. Ale pamiętajcie, to, co za życia teraz tutaj mamy, to, co robimy, tam też za to dostaniemy nagrodę. Ktoś powie, a co mnie to interesuje, jeżeli co ja będę robił po życiu? Co ja będę robił po śmierci? Ano interesuje, bo wtedy będziecie nawiedzać swoje rodziny, nie będziecie być spokojne, ciągle ta wasza rodzina będzie cierpiała z tego powodu, tylko dlatego, że wyście za życia byli źli. Albo dokonaliście czegoś, co jest wręcz bardzo trudne do wybaczenia. I często te rodziny mówią, wybaczam, ale nie zapomnę. No to lepiej czegoś takiego nie mówić, bo dusza nie odejdzie i jeszcze bardziej będzie wpływała na wasze życie. Jeżeli mówimy o sytuacjach, że są dla nas bardzo trudne, że tracimy kogoś, że nie możemy się z tą śmiercią pogodzić, to słuchajcie, żałobę trzeba zakończyć do 3 lat. Nie ma innej opcji. Dlatego, że wtedy, jeżeli rozpaczamy, nie możemy sobie z tym poradzić, to jest taki okres 3 lat, żeby w zupełności się z tym uporać. Ja nie mówię, żeby zapomnieć, bo o tym nigdy nie zapominamy, ale nie cierpieć, nie płakać, bo wtedy dusza wraca. Wraca i mówi sobie tak, dobrze, to jak ty tak cierpisz i nie dajesz sobie rady i spokoju, to ja tu wrócę. I ten powrót jest dla was przekleństwem, bo co on robi? Nawiedza. Chodzi po domu. Ja nie mówię tutaj o konkretnym nawiedzaniu. Podłącza się do was, żyje. On musi żyć czyjąś energią. Waszą, po prostu waszą. Słuchajcie, kiedy ja w 2020 roku tracę mamę, nagle, to też nie było przyjemne, ktoś powie, a już miała swój wiek, nieważne. To w 2021 mama mi przychodzi i mówi mi, święta Bożego Narodzenia, więc czas piękny, prawda? I wydawałoby się, że dla mnie jest fajny czas, ale mówi mi, jest bardzo smutna, co u mojej mamy teraz zawsze był uśmiech na twarzy i jest smutna. Mój tato ma teraz 93 lata. Pomyślałam sobie, Boże, przyszedł po tatę, po mojego ukochanego tatę. Ja jestem taką tatusiową córeczką, więc się nie dziwcie, że ja tak mówię. Ale zabiera kogo? W 2021 odchodzi jej wnuk. Młody człowiek, który zostawia małe dziecko. Medium przeżywa śmierć 2 razy. Wiedząc o tym, że kogoś już zabiera, bo o tym informuje. Nie mogę to powiedzieć ani ojcu, ani siostrze, bo się wystraszą i dobrze, że do tej pory nie wiedzą, że mama była i powtórzyła. I mówię, ty się ubieraj na pogrzeb.
To są, słuchajcie, sytuacje straszne, bo jeżeli jest to nawet ten tata, to ja tu nie rozgraniczam jakiejś śmierci, czy większe, czy mniejsze, ale to był naprawdę dla nas szok. I ja sobie przypomniałam wtedy słowa mamy. Dlaczego Jacek? Dlaczego on? Dlaczego człowiek, który zostawia małe dziecko? Nagle, 3 dni leżał w szpitalu. Zmarł na COVID, ale wystarczyło 3 dni tylko. Słuchajcie, i dziecko w przedszkolu, jak można w ogóle nie mówić o śmierci? Dziecko w przedszkolu, czyli jego syn Franek, pani wymyśliła sobie temat przyjaciele. Kto jest twoim przyjacielem? Franek jest zamknięty w sobie, nic nie mówi przez kilka tygodni, oczywiście pani w przedszkolu nic nie wiedzą. Franku, a ty masz jakiegoś przyjaciela? Więc on stał bardzo rześko na środku i mówi do wszystkich dzieci: ja nigdy w życiu nie będę miał żadnego przyjaciela. Pani się trochę zdziwiła. A dlaczego ty tak mówisz? A kto był twoim przyjacielem? Jacek. A kto to jest Jacek? Mój tato. No to jak to? Tata nie będzie twoim przyjacielem? Tak, bo tata mnie zostawił. Poszedł sobie. Tam jest w niebie. Słuchajcie, to nie dziecko płakało, tylko pani płakała. Bo mówi, że on już nigdy w życiu nie będzie miał żadnego przyjaciela, bo dla niego ojciec był wszystkim. Do tej pory dziecko nie idzie na cmentarz. Ja też zabraniam, bo nie jest na to gotowy, nie rozumie. Ja nie będę mu tu dawał kwiatków ani świeczek. Nie, bo on nie jest tutaj, on jest ze mną, gdzieś tam jest, ale na pewno nie tutaj. Więc dziecko ma takie wyobrażenie. Nigdy w życiu nie będzie miał żadnego przyjaciela. Więc nie wiem, czy starszy bardziej przeżywa tą śmierć, czy dziecko. Pewnie dziecko też. Albo najbardziej dziecko. Nigdy medium nie może zatrzymać śmierci. Ale ja przeżyłam to dwukrotnie, bo ja o tym wiem. Informują mnie te dusze. I boję się tego. Wracamy jakby do tematu śmierci. Macie bardzo dużo tutaj artykułów na temat życie po życiu. Macie kwestię otwierania trzeciego oka, co jest bardzo jakby ważne. Macie książki odnośnie znaków, bo my w ogóle o tych znakach nic nie wiemy. Też będę o tym mówić. Ale też wracamy do tematyki, którą ja wam mówiłam i też było na naszym programie. Pamięć komórkowa. Co dla was jest pamięcią komórkową? Przemek mówił o, i Jacek mówiliście o kwestii dotyczącej śmierci klinicznej. To jest wasza pamięć komórkowa. Wy wszystko pamiętacie, wiecie, że już stamtąd nie przychodzicie sami i wracacie z tą pamięcią komórkową tego kogoś. Mówimy o pamięci komórkowej, wiecie kogo? Dusz. Dlaczego podczas kontaktu z duszami one wszystko wiedzą? Na co odeszły, kiedy zmarły, jaka jest rocznica, jakie są urodziny dzieci, jakie są imiona? Jak? Skąd ja o tym wiem? One to przekazują bezpośrednio na sesjach indywidualnych. Mówi, że ma brzydkie buty, coś ty mi tu dała, w coś ty mi ubrała. Ja wszystko przekazuję to, co oni mówią. Pamięć komórkowa. Jak myślicie, skąd jest ta pamięć komórkowa? Dlaczego dusza wszystko pamięta? Przecież nie żyje. Jak to wyjaśnicie? Człowiek jest stworzony z czego? Z ciała i duszy. Bardzo często zapominamy o duszy, nawet jak żyjemy. Jestem ciekawa, czy każdy z was dzisiaj powiedziałby, czy rozmawia ze swoją duszą? Mówimy, że ciało mamy zdrowe, ale duszę mamy chorą. Tak często tą duszę zawodzimy, prawda? Albo cierpimy, albo płaczemy i to jest nieuniknione. Ale porozmawiajcie ze swoją duszą, czy ona przy was jest, czy nie poszła sobie tam gdzieś. Nie macie kontaktu z duszą. Ciało po śmierci jest tylko ciałem. Dusza idzie i kontaktuje się z nami. Ona zawsze żyje. Jeżeli mówimy życie po życiu, to właśnie rozmawiamy tylko i wyłącznie z duszą. Ale ona ma nam sporo do przekazania. To jest wasza pamięć komórkowa. Jeżeli macie podłączenia i jakaś dusza przy was jest, to wy będziecie żyć jej pamięcią komórkową. Swoją też, ale jej również. Bo żywi się z waszą energią, jest przy was i wy ściągacie to, co mówiłam tutaj u Przemka i u Jacka.
To są pamięci komórkowe, z którymi cały czas mamy do czynienia. Jacek mówi, że wszystko się odmieniło, wszystko jest dobrze. A może ktoś przyszedł z taką pamięcią komórkową, dobrą, gdzie on ściąga od niego to, co najlepsze. Obejrzyjcie sobie, polecam film Oko. Chciałam o tym filmie wam powiedzieć. Niesamowity film. To jest film, który w 100% pokazuje, jak pamięć komórkowa działa po śmierci człowieka. W skrócie, skrzypaczka, która jest bardzo znaną osobą, traci wzrok. Zasiedzi ten wzrok, traci, będąc dzieckiem. I co się dzieje? Lekarze ją namawiają, że mają dla niej przeszczep, że będą robić przeszczep wzroku. Po operacji się okazuje, że widzi. Ale jak się budzi, zaczyna zauważać rzeczy, których by nie chciała widzieć. Widzi śmierć, katastrofy, widzi, co się w danym momencie zadzieje. Ona jest tym przerażona. Pyta się lekarza, co wyście mi zrobili? Ja widzę cienie po korytarzu chodzące w szpitalu, gdzie zabierają małe dzieci. Widzę tą śmierć. Widzę wypadki, widzę katastrofy. Ja nie chcę tego widzieć. Pytają się lekarze, czy to nie jest jakieś złe stany po operacji. W końcu lekarz, który widzi ją w hotelu, gdzie ma zasłonięte oczy taką szarfą, bo nie chce tego widzieć, zgadza się na ujawnienie przeszczepu dawcy. Zawozi ją do Meksyku i wprowadza ją do rodziny, której otwiera kobieta i mówi: ty jesteś moim dzieckiem. Okazuje się, że dostała oczy od osoby jasnowidzącej. Czyli córka, która paliła się, która wszystko widziała. Mówiła ludziom: uważajcie, bo będzie katastrofa, uważajcie, bo teraz ten zakład pracy się spali. I ona się w tym zakładzie paliła, bo nikt jej nie wierzył. Wyszydzali z niej, mówili, że jest czarownicą. Bo wiecie, jak to jest? Jak chcemy widzieć dobre rzeczy, to jesteśmy dobrymi ludźmi, ale jak mówimy o złych rzeczach, to jesteśmy źli. I ona się dowiaduje, że ona ma od niej oczy. Ta jasnowidząca, zobaczcie, pamięć komórkowa, która przeszła ze wzroku do tej skrzypaczki. W drodze powrotnej widzi znowu następną katastrofę, której ratuje dziecko z autobusu i odłamki szkieł wpadają jej do tego przeszczepionego wzroku. I się już nie da uratować. Film kończy się tym, że znowu jest niewidzącą, ale szczęśliwą, bo już nie chce widzieć takich obrazów. Przepiękny film, na autentycznych faktach, tam jest pamięć komórkowa, czyli słuchajcie, nie tylko, że dusze zostają z tą pamięcią komórkową, wszystko pamiętają, nawet jeżeli tak jak był u Eli, ojciec nie był za bardzo wylewny, mało mówiący, zawsze coś powie, zawsze przyjdzie, przytuli, chce być z tym żyjącym, chce jej pomóc, albo chce być duszą opiekuńczą dla niej. Albo mówić: dobrze zrobiłaś, tak jak u Agnieszki Helena, że ja się jego też bałam, czyli rozumie. Ona teraz po śmierci rozumie. Teraz będzie jej łatwiej po takich słowach, kto to był? Teściowa, tak? Po takich słowach teściowej. Bardziej będzie to zrozumiałe. A Daniela, która naprawia relacje ze swoją córką po śmierci. Bo wytykała, a to nie tak, a to nie rób, a to co, a to po co, a to na co. Kochająca niby mama, ale mało wspierająca. Teraz naprawia te relacje. Pamięć komórkową, którą my mamy tu za życia, jest niewyjaśnionym potencjałem. Ale ten potencjał mają również dusze po śmierci. I pamiętajcie o tym, nie dziwcie się, że nagle macie zapachy w domu, że ktoś wam stuka, że ktoś wam chodzi. On doskonale wie, do jakiego domu ma przyjść. Z wami chce mieć kontakt. A teraz, jeżeli wracamy do pamięci komórkowej, to
to jak myślicie, jak się dusze kontaktują z wami? Bo jest bardzo dużo, szereg przyczyn i sposobów na to, że one w taki sposób się kontaktują. A wiecie, że mogą się kontaktować właśnie przez motyle, ważki, zapachy. Wiecie, że przylatuje nagle motyl i nagle jesteście zdumieni, że siada wam na nosie, nie boi się, siada wam na ręce, siada wam na kolanie. Miałam tutaj Tadeusza przez wiele, wiele lat, który uczestniczył w moich warsztatach i mówił, że po śmierci żony, którą miał straszną traumę, tak właśnie się żona kontaktowała, jako motyle, jako ważki. Ale też często macie takie ciarki na ciele, że przechodzą was ciarki. To jest kontakt z duchem. To znaczy, że jest bardzo blisko was, że jest tuż obok. Bardzo często medium ma mnie bardzo, jak jest bardzo dużo świateł, to zaraz moment one mnie obłażą. Ja to tak mówię, że no już są. Bardzo działają na światło, przynajmniej ja tak mam. Ale też jak rozmawiam z innymi osobami, które są dobrymi medium, to mówią, że też tak mają, że światło, kamery i od razu są. To też jest, słuchajcie, jakby pomoc w otwarciu trzeciego oka. Ja wam za chwilę też o tym powiem, jak można pracować duchowo poprzez otwarcie trzeciego oka. Więc jeżeli dusze się z wami kontaktują, to jest bardzo dużo sposobów i możliwości do tego. Najczęściej zwróćcie uwagę, czy nie gubicie przedmiotów. One wam zabierają. Ciągle szukacie jakichś kluczy, a to nie macie jakiegoś tam garderoby, a to nie macie jakiegoś buta. Coś, ciągle coś szukają, to robią dusze. Dają wam znaki. Tylko że my tych znaków nie znamy. Tu macie przepiękną książkę Znaki właśnie o duszach. Że my nie zauważamy tych znaków koło siebie. Że jeżeli odprowadza was kot czy jakieś zwierzę i ciągle wam się pokazuje, to są znaki od dusz. Ja tu jestem. Ja się tobą opiekuję. Więc w taki sposób się dusze mogą też z nami kontaktować. Ale przeważnie przychodzą też z takimi zapachami nieprzyjemnymi. Czyli jeżeli poczujemy na przykład zapach alkoholu albo takiego nieprzyjemnego zapachu, to też są dusze, których my byśmy nie chcieli, żeby one przychodziły. Po prostu. Też są zapach pięknych kwiatów, że na przykład nagle czujemy piękną woń, że czujemy te kwiaty, tak, że no, skąd ten zapach, prawda? Ale też możemy przewidywać śmierć, jeżeli zobaczymy w jednym miejscu bardzo dużo much. Mamy w domu czysto, dbamy o czystość, jest ok i nagle jest ogrom much. To są zwiastuny śmierci. Kiedyś rozmawiałam z klientką w Warszawie, która mi powiedziała: pani Aniu, nagle na moich schodach, na mojej werandzie przeszło tysiące żab. Ona się cieszyła, no żaba to na pieniądze. Na drugi dzień, słuchajcie, jej mąż zmarł. To są zwiastuny śmierci. Jak jest, zwłaszcza muchy, one są z takim mocnym zwiastunem, że coś się zadzieje. I zobaczcie, czy to też nie jest pamięć komórkowa przez jakąś duszę wysyłana, tak? Słuchaj, uważaj, bo tutaj za chwilę coś się stanie. Zwiastunem to obserwujcie, co jest w waszych snach. Ja zawsze uważam, że sny to nie są tylko sny, tylko wy to czujecie na jawie. Tylko nie jesteście jakby świadomi, czy to jest sen, czy to jest jawa. Ja zawsze mówię, że jeżeli są sny w postaci zmarłych, to nie to, że chcę was tutaj ostrzec, ale oni zawsze przychodzą z czymś złym. Niby dają wskazówki, ale to jest pewne niebezpieczeństwo. Chcą was ostrzec przed czymś, co się zadzieje. Nie podpisujmy umów, nie spotykajmy się z tą osobą, nie jedź tam, bo coś ci się stanie. Nie wyjeżdżaj samochodem, nie leć samolotem. Ja mam tysiące snów, tysiące. Można by było zwariować. Ale nie chcę snów i zawsze o to proszę, jak się kładziecie spać, to jest dla was wskazówka. Najbardziej wtedy ciało robi się otwarte, bo odpoczywamy i proście o dusze opiekuńcze.
O dusze opiekuńcze. Zawsze w waszej rodzinie znajdziecie taką duszę opiekuńczą, która była dla was dobra, która się wami opiekowała. Dziadek, babcia, mama, ojciec, ktokolwiek. Proście dusze opiekuńcze o wskazówki, bezpieczeństwo i przewodnictwo. To są wasze dusze opiekuńcze zawsze przed snem. Ja zawsze proszę o dobry, spokojny sen, żeby duchy odeszły ode mnie, żeby mi nie śpiewały, nie miauczały i tak dalej, bo one śpiewają po prostu, tak się też porozumiewają ze mną. Czasami słyszycie gdzieś jakiś taki, gdzieś tą piosenkę słyszałam, nie wiem skąd. One to powtarzają, bo wam się to podoba, to też będą to nucić. Tylko zwróćcie uwagę na te znaki. To są bardzo dobre znaki. A teraz poziom dla was. Otwieranie trzeciego oka. Jeżeli chcecie pojąć schematykę otwierania trzeciego oka, to na to wpływa bardzo, ale to bardzo dużo czynników. Zacznijmy od naszego ciała energetycznego, że powinniśmy przede wszystkim pozbyć się wszelakich blokad. Blokady dla nas są blokadem też trzeciego oka. Polecam też książkę Oczyszczanie energetyczne, które zawsze w waszej domu, pomieszczenia, tam gdzie pracujecie, powinno być oczyszczone. Ta książka jest bardzo mądra i bardzo dobrym piórem napisana, żebyście wiedzieli krok po kroku, jak cokolwiek robić. Zaczynamy jakby od miejsca, w którym pracujemy, oczyszczamy. Robicie medytację? Dobrze, to teraz mi powiedzcie, po to, żebym dawała wam też wskazówki, a nie wypytywała, źle robicie, ojej, to nie macie wiedzy. Nie, nie, nie. Ja chciałabym wam pomóc. Ja nie potrzebuję medytacji, więc ja ich nie robię. Medytacje to chyba duchy robią za mnie i to aż za wiele, ale chciałabym wiedzieć, co podczas medytacji. Czy macie wizję, jakie macie wizje i jak podchodzicie do tej medytacji? Ja mogę się jeszcze cofnąć do tematu do tyłu? Tak. Bo była mowa o czarnach i byłem ostatnio na reiki takiej mojej znajomej i wyszło, że ma blokadę, jakąś pieczęć na trzech korony. Po wcześniejszych gdzieś tam wcieleniach byłem gdzieś w jakiejś tam instytucji jakby kościelnej i została założona po prostu blokada na te życie jakby na taką sferę duchową. I tam oczywiście zrobiłem jakby ten rytuał, tak. Nie chcę tam mówić, jaki był ten rytuał. I następnie, i po wyjściu z domu zobaczyłem motyla. To jest to, co pani też mówiła. Słuchajcie, ja nie pracuję z reiki, ja jestem medium, więc nie zajmuję się tym i tamtym, bo wtedy się nie znamy na niczym. Ale mogę wam powiedzieć, jak u mnie są mocne oczyszczenia energetyczne i zachęcam właśnie do tego sposobu oczyszczania się, do tego, bo to jest bardzo ważne. I powiem, jakie czynniki na to wpływają, a bardzo mocne. Więc wracając do trzeciego oka, to bardzo dużo czynników do tego wchodzi. Jeżeli mówimy też o kwestii dotyczącej właśnie tego, co tutaj Przemek powiedział, nie bawcie się w tamte wcielenia. Ja was bardzo to proszę. Bo im bardziej jest jednak, ja tak mówię i ja wiem, że to jest dobre, bo jeżeli wy się będziecie zajmować dawnymi wcieleniami, to wy będziecie żyli jakby zupełnie innymi osobami tutaj. Słuchajcie, 5% ludzi, i to jest nie przeze mnie powiedziane, tylko przez naukowców, 5% ludzi ma dobre tamte wcielenia. Cały bagaż z tamtych wcieleń wciągacie tu. Jak ciągle robicie sobie regresy i ciągle tam ktoś grzebie i mówi takie wcielenie, takie, a przepraszam bardzo, a po gumi to jest. Po co? Żyję tu i teraz. Jeżeli były tamte wcielenia, idźcie tą drogą, którą wam jest i tą, którą czujecie. Jeżeli czujecie duchowość, bo jeszcze do tego dojdziemy, kto jest starą duszą, kto jest tą młodą i tak dalej, też do tego dojdziemy. Ja też jestem, uważam, dobrym numerologiem, bo wam to wszystko wyjaśnię. Bo przede wszystkim droga duchowa, to też musicie wiedzieć, jaką wy jesteście wibracją. I jaką wy macie misję do spełnienia. Misję. I to też jest bardzo ważne. Nie patrzeć na to, czy są takie czasy, czy takie. Powiem wam jedno. I powiem to każdemu, kto do mnie przyjdzie. Właśnie teraz. Właśnie teraz. Wiecie, kto przetrwa? Osoba duchowa. Mocna.
która stoi i trzyma się ziemi bardzo mocno. I czasami sobie tak tupcie nogą o ziemię, bo to jest wasze uziemienie. To jest to, co jest dla was. Osoby duchowe przetrwają. Takie, które, przepraszam, nie są nakręcane, tylko nawiedzone, tylko mocno trzymają się duchowości, są na wysokim poziomie duchowości i wiedzą, w którym kierunku mają pójść. I niech was nie zwiedzie, ta, pan miał tamte wcielenia, a tam pan ma jakieś pieczęcie, też sobie odpuśćcie. Zacznijcie pracować z sobą, tak jak ja wam dzisiaj tu pokażę. Zacznijcie, wykorzystajcie jakąś osobę z rodziny, poproście, słuchaj, ja się tu kładę, a ty mi tutaj zrób, ja ci powiem co i jak. Albo sami zacznijcie się oczyszczać. Te oczyszczania energetyczne, które ja pokażę, są, słuchajcie, w pełni wam potrzebne i w pełni będziecie naprawdę mocnymi osobami. Ani nic, ani nikt wam nie przeszkodzi w waszych działaniach i waszych planach. Bez szkody dla nikogo. Żeby to nie było tak, że ja kogoś tam odsuwam i blokuję, żeby wam było dobrze. Nie, bo w duchowości takich rzeczy nie robimy. Nie robimy. Więc jeżeli powracamy do trzeciego oka, od czego powinniśmy zacząć? Oczyszczenie. Nie mamy żadnych blokad. Musimy się oczyścić, jeżeli otwieramy trzecie oko. A jaka to jest czakra przypisana do trzeciego oka? Czakra trzeciego oka. Ale która? Szósta. Gdzie jest trzecie oko? Tu. Tak, między brwiami. Za co jest odpowiedzialna ta czakra trzeciego oka? Za intuicję. Intuicja, zmysły. Za centralny układ nerwowy. To jest jedna podstawowa rzecz. Czakra trzeciego oka, czyli otwieranie, to wy musicie mieć wiedzę na temat tego trzeciego oka. To jest wasz centralny układ nerwowy. Jeżeli osoba nadużywa alkoholu, pali papierosy, zapomnijcie o otwarciu trzeciego oka. Dajcie sobie spokój, bo nigdy osobami przy otwarciu tego oka nie będziecie pracować, bo ono się albo otwiera, albo zamyka. To nie jest, słuchajcie, tak, że w osobach duchowych my zawsze widzimy. My musimy dbać o higienę tego oka. Wiecie, jak myślicie, czy medium pije alkohol albo pali papierosy? A znacie takie osoby? Ale duchowe, które piją i palą? Ja powiem brzydko, chleją wódę. Przepraszam, bo nie lubię takich sformułowań. Chleją wódę, tak? I oni są osobami duchowymi. Ja znam wróżkę, ona ma na pewno ma jakiś tam dar, talent, ponieważ mówi o rzeczach, których nigdy nie powinna wiedzieć. Osoby, które pierwszy raz w życiu spotyka, czyta po prostu jak z książki. Cały życiorys, przepowiada przyszłość, coś tam widzi i jara papierosy na potęgę. I co? Pali papierosy. No. Takich przykładów ja znam tysiące, Jacek, tylko wiesz o co chodzi? Że za chwilę to trzecie oko i się zamknie. Nawet nie będzie wiedziała kiedy. Piszą do mnie ludzie, na przykład tam z różnych stron świata, mówi: pani Aniu, co się stało? Ja jestem bardzo dobrym masażystą. Nawet jak ich masuję, daję wam przykłady z życia. A tych klientów mam tysiące i sytuacje też tysiące. I nagle ja nie mam czucia w rękach, ja nie wiem, co się dzieje, w ogóle nic nie widzę przy tej osobie, a podpowiadam, pan ma to zablokowane, tamto. I naprawdę był to człowiek dobry. Ja mówię: panie Jarku, proszę sobie przestać kupować tak zwane małpki i proszę sobie przestać podpalać przy klientach. U mnie jest to niedopuszczalne, słuchajcie, niedopuszczalne. Jeżeli nawet Jacek mówi o takiej sytuacji, tak, ja wierzę, ale w którymś momencie ma zamknięcie, koniec, nie ma. Palenie papierosów w tytoniu oczywiście jest bardzo złe. Też taką osobą, którą chyba każdy zna, to jest Krzysztof Jaskowski. On też odpala jednego drugiego. Już teraz nie pali. Nie, bo miał bypassy i nie pali.
I na mnie też krzyczał, bo ja poznawałam, że parę papierowy, a już ze 2 lata naprawdę. A kiedy się zorientował? Kiedy się zorientował, tak? Przecież ja, Krzyśka, ja Ewa, wiesz, znam prywatnie, więc kiedy się tak, Ania, Jezu, no nie wiem, co się ze mną dzieje, no po prostu muszę się napić i się ten, ale to też, słuchajcie, jest do pewnego czasu. Tak samo mówimy, więc zaczynamy. Czakra trzeciego oka jest bardzo ważna dla jasnowidzów, dla widzących, dla intuicji. Pamiętajcie, że prawa strona tu jest duchowa, nie lewa. Za co prawa półkula odpowiada? Halinka tu mówiła przed chwilą. Za co? Intuicja. Co jeszcze? Wasza wyobraźnia. Wszystko, co się tworzy na poziomie właśnie takim duchowym. Wyobraźnia. Wszystko, co się dzieje w sensie muzyki. Musicie słyszeć muzyki. Otwieranie trzecie oka to są dźwięki, słońce, muzyka. Co jeszcze? Taniec. To jest taniec, to jest otwieranie trzeciego oka. A nie słyszeliście chodzenie po boso? Po ziemi. Bardzo się mocno uziemiacie. Chodźcie w domu boso, chodźcie po trawie boso. Jak chodzicie, ja nie wiem, ja to mam chyba już wrodzone, że ja cały czas naciskam tym butem na ziemię. Tak jakbym czuła, że ja muszę mieć tą ziemię pod nogami. Boso też ją czujecie. To jest kontakt z Matką Ziemią. To jest otwieranie trzeciego oka. Radowanie się. To, co myślicie. To, co macie w sercu, co nawet złego do kogoś mówicie, to wszystko do was wraca. To jest zamykanie trzeciego oka. Ale wam teraz powiem, że w ogóle trzecie oko jest skonstruowane tak mocno, że jest to moc szyszynki. Tu, jeżeli macie problem z tym organem, no to koniec. Nigdy się trzecie oko nie otworzy. To jest moc szyszynki. Szyszynka jest jednym z organów najbardziej ukrwionych, ale nie ma ochrony. Ona jest tak jakby goła. To jest taka spiralka, tak? Szyszynka to jest taka spiralka. Mogę wam podpowiedzieć, że ludzie duchowi, ja również, ale już rzadko, wprowadźcie do swojego menu kakao. Bardzo mocno się otwiera trzecie oko przez kakao, tylko dobre. Od 70% do 90% w każdej postaci. Czekolada gorzka też. 70-90% to jest otwieranie trzeciego oka. Ja zauważyłem, że po dużych ilościach kakao, takiego intensywnego koktajlu, dużo snów się pojawia. Tak, to jest otwieranie trzeciego oka. Ale teraz, jeżeli mówimy o szyszynce, i to jest organ najbardziej ukrwiony, czyli bardzo delikatny, bo nie ma niestety żadnej ochrony. Ona jest goła, po prostu szyszynka jest goła, to my ją musimy wspierać, my ją musimy ochraniać. Ona się składa z naszej serotoniny i melatoniny. Jeżeli to jest zaburzone i macie z tym problem, macie problem z zaśnięciem, macie problem snu, to wytwarza się zła melatonina. W ogóle jej nie ma. To tak jakby te płyny po prostu zeszły z waszej szyszynki. Nie ma ich. Ale jeżeli nie możecie otworzyć trzeciego oka, to macie niedobory witaminy B12, co jest bardzo ważne przy trzecim oku. Sprawdźcie sobie poziom witaminy w ogóle grupy B, bo to jest ważne, zwłaszcza niedobory witaminy B12. Nie otworzycie trzeciego oka jeszcze przy czym? Stres. Wasze stany zapalne, zapomnijcie wtedy, że otwieramy trzecie oko i w ogóle z tym pracujemy. Stres. Stany zapalne, niedobory witaminy B12 i nadmiar alkoholu, w ogóle jakichkolwiek używek. To są bardzo ważne czynniki, jeżeli chodzi o zdrową naszą szyszynkę, bo ona otwiera nam trzecie oko. Ona jest tu i to jest centralny układ nerwowy. Ona otwiera naszą głowę, twarz, oczy, czyli tu całą tą naszą laryngologię. Inaczej nie będziemy pracować. Zobaczcie, ile czynników to wchodzi. Pokażę wam później techniki, bo ktoś mówi tak. Pani Aniu, ja kogoś kładę i mówię, dobrze, ja prowadzę takie sesje też online. Uczę was nie tylko być medium, ale takie osoby, które mają dar,
Uczę również też sporo numerologii, bo bardzo dużo takich ludzi pootwierałam duchowo. Ale oni muszą być na to gotowi. Ja nikogo nie zmuszam. Ja mam takie predyspozycje. Pani Aniu, proszę sprawdzić. I ja daję tylko zdjęcie. Daję tylko zdjęcie kogoś zmarłego. Oczywiście nie to, że to jest żywy, a ja mówię, że zmarły, tylko rzeczywiście kogoś zmarłego. I proszę mi coś o tej osobie powiedzieć. Jaka była, kiedy zmarła, co jej się stało. I ja już wiem, jak, czy ta osoba ma predyspozycje, czy też nie. I tak większość mediów uczy. Tak? Czyli to nie tylko, że są jakieś wybrane osoby. Wy macie potencjał niesamowity, tylko nie umiecie z tego korzystać. I powinniście, uważam, czy do mnie, czy do kogokolwiek, do takich osób trafiać, żeby wam pootwierały te trzecie oka. Bo też będziecie bardziej działać intuicyjnie w swoim życiu. Intuicja wam podpowiada, mam zrobić tak, to wtedy będziecie działać intuicyjnie. To jest bardzo ważne. Czyli chrońcie tą swoją szyszynkę i chrońcie właśnie te wszystkie za i przeciw, które do otwierania trzeciego oka jest ważne. Jak będę uczyła dzisiaj was technik? Wezmę kogoś na środek, każę mu zamknąć oczy i powiedzieć, co on widzi, w jakie on obrazy wchodzi. Jeżeli ten człowiek czy ta osoba nie będzie miała wizji żadnych, nie ma pamięci, za co jest niestety też szyszynka odpowiedzialna, za pamięć i za koncentrację, to znaczy, że ma blokady. Nic nie zobaczy. Ciemną plamę będzie miał. Więc szkoda by było w ogóle w takie wizje w ogóle wchodzić. Albo wizje, których nie ma. Więc jeżeli nic po zamknięciu oczu nie widzimy, to nie jest nasza wyobraźnia. My musimy zobaczyć ten obraz. Co tam się pokazuje. Zwłaszcza w tych medytacjach. Jeżeli macie wizję, to macie otwarte trzecie oko. Ale trzeba pracować z tym dalej, z takim ABC, to co wszystko wam powiedziałam. Ja zastosuję w was takie otwarcie oka i zobaczycie, jak wam się to oko otwarło, ale musicie coś widzieć. Jeżeli ta osoba widzi ciemną plamę, nic nie widzi, to znaczy, że są blokady i nie zobaczy niczego. I blokady z różnego tytułu, albo macie podłączenia. Znacie temat podłączeń? Co to są podłączenia? No. Co to są podłączenia? Kto przychodzi do nas? Dusze. A dlaczego się podłączają? Niekoniecznie. Nie załatwiły niczego tutaj na ziemi. Mówiłam wam. Nie załatwiły tutaj niczego na ziemi. Chcą nam w jakiś sposób pomóc. Czyli nie zakończyliśmy żałoby do tych 3 lat. Wracają, żeby nam pomóc, bo my rozpaczamy i tak dalej. Mamy podłączenia od złych energii, bo w takich energiach akurat żeśmy się gdzieś tam spotkali, ale możemy mieć również podłączenia, słuchajcie, z kościołów, z cmentarzy i ze szpitali. Człowiek, który nie, że jest, no musi być w tym szpitalu w różnych sytuacjach, ale przeważnie zauważyłam przez tyle lat, że są to podłączenia, które w 80% to są dla ludzi, którzy mają operację i na przykład długo tam spędzają czasu. Albo historie tego typu, że przy mnie akurat ktoś zmarł i leżał nie wiadomo ile godzin, bo nie miał kto, powiedzmy, wywieźć. To jest, słuchajcie, nagminne teraz. I niestety są podłączenia. Nie w każdym przypadku, ale są. I ta dusza wtedy nie wybiera, czy ty jesteś mój, czy nie mój, czy to jest moja rodzina, tylko się po prostu podłącza. A bary, a restauracje, gdzie się bardzo dużo alkoholu leje, no dusze mają, złe dusze mają tam raj. Bo one tam przybywają. Skoro są w astralu, to one nigdy nie przechodzą tak naprawdę. Nigdy. One siedzą tam. Więc musimy zwrócić na to uwagę. Zapraszam. Dzień dobry. Po spóźnieniu. Zapraszam, panie Andrzeju. Tam jest gdzieś dla pana miejsce. Po tej stronie. Zapraszam. Ja nie mogłam odebrać panie Andrzeju, bo już zaczęłam wykłady. Widziałam. Wszystko w porządku już? Czy nie? Jeszcze mi się ręce trzęsą. Ale to był taki wypadek mocny? No, zepsułem samochód. Całe szczęście nikomu się nic nie stało. To samochód to jest... Nie, nie. No, mamy miejsce dla pana Andrzeja? Jest tam stołeczek jakiś? Dobrze, to spokojnie sobie siadamy.
przechodzimy jakby dalej do tematyki właśnie otwierania tego trzeciego oka. Tutaj też macie, słuchajcie, książkę, która mówi o technikach, ale to jest bardziej tak, słuchajcie, na poziomie obrazkowym, a ja wam chciałabym wyjaśnić, w jaki sposób możemy otworzyć, ale dla waszej wiadomości to są techniki, które możecie oczywiście wprowadzać. Nie wiem, czy każdy z was rozumie tę książkę. Jest potrzebna po to, żeby się zaznajomić z taką tematyką, ale ja wam dzisiaj tutaj to trzecie oko w sensie tych oczyszczeń energetycznych w zupełności poodmykam. Każdy z was, słuchajcie, ma nie to, że macie wszyscy blokady, bo to jest nieprawda, tylko że na którymś poziomie się coś zablokowało. Nie idziecie w te sfery życiowe tak, jak powinniście iść. I tutaj nie chodzi tylko o trzecie oko, ale o wasze wartości, czego bym się tylko nie dotknęła, czego bym tylko czegoś nie zrobił, to ja nie mogę po prostu pójść dalej, bo czuję blokady, tylko nie wiem, jakiego typu są to blokady. Ja wam również przygotowałam, to jest bardzo ciekawe. W ogóle nie wiem, czy w ogóle dostaniecie te książki, ale ja bym wam poleciła, jeżeli chodzi o takie otwieranie trzeciego oka, to nie same techniki, ale zacznijcie od medycyny czakralnej. Ona jest na poziomie energetycznym, ona jest na poziomie zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o oczyszczenia energetyczne, bardzo to, słuchajcie, przeżywam, ale muszę wam o tym powiedzieć. Ja od tygodnia prowadzę takiego klienta. Od tygodnia, dlatego że leży w ciężkim stanie w szpitalu i ja nie jestem uzdrowicielem. Ale nie wiem, co we mnie takiego jest, czy to, co ja czuję, że nie mam żadnych blokad, czuję się mocna. Owszem, mama takie energetyczne, ale jako medium muszę sobie z tym radzić. I dam wam przykład. On trafia do mnie na oczyszczenie energetyczne. Najpierw pracuję z jego żoną i z żoną jest ok. I on mówi, ja panią błagam, to nie jest jakby to, że ja się tylko tutaj udaję na oczyszczenie energetyczne. Co się dzieje? I on mówi tylko i wyłącznie o braku snu. Ten człowiek w ogóle nie śpi. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby każda czakra była zablokowana. Rzadko się zdarza. I powiem, że on... Udaje mu się przespać 3 godziny, bo tak to nie śpi w ogóle po tym oczyszczaniu. Ale ja jakoś czuję, że coś mnie blokuje, że ja nie mogę nie tyle z nim pracować, co ja po prostu nie mogę przejść przez jakąś bardzo dziwną blokadę u niego. I mówię mu tak, proszę pana, to jest kwestia zdrowotna, bardzo ogromna. Musicie wiedzieć, że ja jestem typem człowieka, nie wiem jak wy, kiedy, jeżeli coś się dzieje zdrowotnie, to nie tylko medycyna niekonwencjonalna, nie, niech pan zostawi te prochy, tych lekarzy i tak dalej, nie, nie możecie tego robić. Bo właśnie tutaj pomogłam człowiekowi. Bo mówię mu, jeżeli pan tylko 3 godziny śpi, to znaczy, że jest jeszcze jakaś blokada, ale proszę i nawet namawiam do zrobienia badań. Ja nie będę się bawiła w lekarzy, bardzo pomagam tym ludziom, ale od razu na drugiej sesji powiedziałam, proszę pana, to jest coś zdrowotnego. Słuchajcie, nie musiałam długo czekać. Żona go zapisała, co prawda późno, bo późno, i wskazałam na urologa, proszę przebadać głowę. Ponieważ mówimy o śnie, melatonina i serotonina. Słuchajcie, mówiłam o szyszynce, która jest bardzo, bardzo ukrwionym organem, bardzo niechronionym. Tam się może zadziać wszystko. I mózg, nasz mózg, który jest dalej nieodgadniony. Prawa nasza duchowa, która jest odpowiedzialna za duchowość, przejmie lewą komorę czy lewą półkulę, ale nigdy nie odwrotnie. I jeżeli spotkacie się z tym, że ktoś ma po prawej stronie jakiś guzek, jakiś guz, jest do uratowania, jest operacyjny. Po lewej stronie niekoniecznie. Trzeba znać jakby tą też medycynę czakralną, którą tu macie. Tu macie bardzo mocna książka. Słuchajcie, co się dzieje z klientem? Klient dostaje się do szpitala.
po wizycie u neurologa. Ja go dalej prowadzę. Ja proszę, żeby wszystkie informacje na temat jego zdrowia żona pisała, chociaż nie muszę tego robić. Ale mi bardzo zależy na tym, żeby ten człowiek wyzdrowiał i żeby dać jej otuchę, że ja widzę, że będzie ok. Jest tam guz po prawej stronie i on nie pozwalał spać. On dawał dosyć duże bóle. 6 godzin na operacji. Żona dopiero wczoraj mi pisze, pani Aniu, udało się, 6 godzin operacji, czekam na dalsze wyniki. Podejrzewają, że to jest, no powiedziałam, że to jest guz operacyjny, więc mówię, będzie dobrze. I mówi, że już dochodzi do siebie, będą tylko sprawdzać, czy to nie jest jakby dalej jakimś przerzutem, czy to nie grozi mu, nie zagraża w życiu. Dlatego go prowadzę, bo mogłabym powiedzieć, a dobrze, ale przecież brzydko mówiąc, leci kasa, tak? Ja sobie zrobię oczyszczenie energetyczne, jedno, drugie, trzecie. Nie, nie wolno wam, nie wolno. Medycynę niekonwencjonalną połączcie z konwencjonalną, bo my nie jesteśmy lekarzami. Możemy pomóc duchowo, możemy pomóc na ciele, to zależy jaki kto ma dar, ale ja nie jestem uzdrowicielem i zawsze to powtarzam. Mogę tylko ściągać informacje od dusz, powiedz mu, że jest chory. Powiedz mu, że trzeba iść do lekarza. I dlatego go uratowałam. Gdybym ja się upierała, że ja go będę oczyszczać, oczywiście, tydzień po tygodniu. Nie, słuchajcie, to nie jest tędy droga. I ja dlatego często mówię, jeżeli przychodzi taki młody człowiek, który jest wycofany w sobie, totalnie, i mama mówi, że on ma depresję, a u mnie jest rozgadany, ja mówię, mama wychodzi, on jest bardzo otwarty, bardzo grzeczny i mówi, niech pani uważa, bo on czasami lubi przeklinać, jak to młody człowiek, u mnie się to nie zdarzyło. I mówi, powiedział jedno zdanie. Ja bym tu chętnie u pani został. Ja mówię, syndrom domu. Ale mama mówi, że ma depresję. No czy, słuchajcie, czy do medium powinny takie dzieci trafiać? Ze wszystkim ludzie mają problem i do takich osób jak ja też trafiają. Ja mówię, słuchajcie, mogę pomóc na etapie energetycznym, zobaczę co się dzieje, ale ten młody człowiek boi się domu, tak? I ja nie chcę wnikać, nie chcę się bawić w psychologa. Ja mówię, proszę panią, tu nie jest problem z nim, tylko z wami. I często to mówię. Tysiące domów odwiedziłam, tysiące domów waszych oczyszczam i ja tylko spojrzę. Tu nie jest problem z duszami, tu nie jest problem, że was ktoś straszy. Wy macie problem w tym domu, sami ze sobą. Także ja muszę czasami wam powiedzieć prawdę, że jeżeli jest to dusza, którą trzeba odprowadzić, ja to zrobię. Oczyszczę wam dom, ale nie odprowadzicie duszy, ani nie będę waszym prokuratorem w związkach, bo coś się złego dzieje. Naprawcie te relacje w domu, bo tu w takich energiach żyjecie. I później dochodzi do sytuacji, w których no nie kupiłabym takiego domu, w którym dzieją się niefajne rzeczy. Bo później wy do takich domów trafiacie, kupujecie takie domy. I co? Ta energia spada wszystka na was. Nie wasza, cudza. Jeszcze gorzej. Także pamiętajcie, oczyszczamy siebie, oczyszczamy miejsca pracy, oczyszczamy dom. Następna dobra literatura, wspaniała. Prosta książka, dobrym piórem napisana. Ile wy błędów popełniacie przy oczyszczaniu energetycznym swojego miejsca, swojego domu? Powiem, dlatego że tysiące razy to powtarzam i za każdym razem robicie błąd. Pytam się pani, jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej, jak oczyszczała swój dom, swoje pomieszczenie. Przede wszystkim mają być zamknięte drzwi, okna, ma być wszystko pozamykane. Możecie sobie kupić, czy zaopatrzyć się w Palo Santo. Białe szawie nie polecam, bo jeżeli z dusza, to marnie to później wygląda. Biała szawia niestety już jest za słaba, tylko polecam Palo Santo. I co, kogo wzywamy? Kogo wzywamy do oczyszczenia swoich pomieszczeń, do swojego domu? Gabriela. A czemu Gabriela, Jolu? No tak mi się wydaje, że przy oczyszczeniu, a kiedy oczyszczamy, Gabriela wzywamy. Kogo wzywamy? No, licytacja teraz będzie. Teraz będzie licytacja. Kto jest uzdrowicielem dusz i naszego miejsca?
Rafael. Tylko i wyłącznie Rafael. Jest ta, jeszcze jest, ta książka jest. Proszę bardzo. Zapoznajcie się. Wielka Księga Aniołów i Archaniołów. Proszę bardzo. To powinna być książka w każdym domu. W każdym. Macie tutaj modlitwy. Macie tutaj wymienionych wszystkich aniołów i archaniołów, którzy są potrzebne w codziennej waszej pracy. Mówiłam o otwieraniu trzeciego oka. Bez aniołów tego nie zrobicie. Mówię też o tym, jakie dostajecie znaki. W książce znaki. Następna. Kiedy piszą autorzy, i ja to też mówię, że co? Mówiłam o motylach, o ważkach, ale o piórach, które spadają wam tuż przed nogami. To jest dla was wiadomość od aniołów. Zawsze takie piórko weźcie sobie do kieszeni, to jest dla mnie znak. Nie chcę powtarzać jednego i tego samego na warsztatach, ale przecież widzicie też godziny, tak? 11:11, 12:12, to są wasze znaki od aniołów i archaniołów. A wracając właśnie do tego oczyszczania energetycznego, jeżeli zawsze, ale to wszędzie, przy oczyszczaniu, on oczyszcza naszą duszę, nasze miejsca, Archanioł Rafael. I prosimy o oczyszczanie tego miejsca, tego domu, naszej energii. Jeżeli już mamy podpalone Palo Santo, zaopatrujemy się co? W zasadzie tu są, słuchajcie, potrzebne 4 świece. Jeżeli widzicie bardzo negatywną energię w tym domu, to nie zapalajcie świecy takiej czarnej, prostej, ale takiej właśnie świecy z naturalnego wosku, bo ta świeca się wypali do końca, bo to jest naturalny wosk i czarna świeca zawsze będzie potrzebna nie tylko przy oczyszczeniach energetycznych, ale możecie sobie ją postawić na środku stołu i niech ona spala tę negatywną energię. Nawet po jakimś konflikcie, nawet po jakiejś kłótni, to też jest wam takie coś potrzebne. Więc mamy akcesoria typu Palo Santo, mamy czarną świecę i bierzemy się za oczyszczanie. Wszystkie, ale to wszystkie pomieszczenia w naszym domu muszą być oczyszczone zamkniętymi oknami, ale nie zaczynamy od pomieszczenia jednego czy pokoju, ale idziemy pod drzwi. Tam jest najwięcej energii, bo tam wpuszczamy energię, tam ci ludzie przychodzą i odwrotnie do wskazówek zegara lecimy tym dymem i okadzamy całe drzwi. Od drzwi wejściowych zaczynamy. I później, bez względu na to, ile mamy tych pomieszczeń w domu, każde jedno pomieszczenie wchodzimy i co oczyszczamy? Od czego zaczynamy? Kąty. Wszystkie kąty. Nawet jeżeli te kąty mamy zastawione, to musimy niestety do tego kąta dojść. Nawet jeżeli to jest jakaś spiżarnia i tak dalej, wszystko, zwłaszcza strychy, piwnice, nefralgiczne piwnice, bo nie wiadomo, co tam w tej piwnicy było, a może tam jakiś front przyszedł, a może jakieś żydowskie rodziny, co często miewam w domach. Zupełnie ludzie o tym nie wiedząc. Natomiast strychy są bardzo też nefralgiczne, a może się tam ktoś powiesił, czego też nie wiecie. Więc to jest bardzo ważne. Nie oczyszczam za bardzo łazienek tam, gdzie jest woda. A wiecie dlaczego? Bo? Bo? Woda oczyszcza. Woda oczyszcza. Czyli tam, gdzie mamy wannę, tam, gdzie mamy prysznic, sami możemy to zrobić nawet dla sprawdzenia wody i musimy wypowiadać: wodo, wodo, oczyszczaj mój dom i mnie samego. Wodo, wodo, oczyszczaj. Czyli tak, tak kierujemy te słowa. I nie musimy oczyszczać w łazienkach. Jeżeli chcemy, to tam jest woda i woda oczyszcza. A przepraszam, jak się idzie po mieszkaniu, prawda? Po no. Tak, i wchodzimy do tych 4 kątów. Nie, to znaczy nie mówimy. To znaczy mamy przeświadczenie, że my już tym palesantem oczyszczamy, ale przecież Archanioł Rafael z nami jest, tak? I on oczyszcza za nas. I wchodzimy, stoimy przy tych kątach, oczyszczamy, tak? Ale co jest ważne, robimy znak krzyża. Czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, proszę zrobić znak krzyża. To jest miejsce oczyszczone i zamykamy to pomieszczenie, jeżeli ma drzwi. Zrobimy znak krzyża i zamykamy to pomieszczenie. I każde kolejne tak robimy. A ja mam pytanie, a jeżeli dom jest kilkupiętrowy, to ma to znaczenie, od którego piętra? Nie, ważne jest, że pierwsze oczyszczamy drzwi,
Jeżeli są dwa albo trzy wyjścia, to też oczyszczamy drzwi, ale idziemy po kolei tam, gdzie czujemy na przykład najbardziej negatywną energię, czyli sypialnie są czasami bardzo negatywne, miejsca, jakieś garderoby i tak dalej, piwnice, to co wypowiadałam, nie ma znaczenia, bo i tak każde miejsce musicie oczyścić. Ważne jest, że zaczynacie od drzwi wejściowych, to jest ważne. I każde pomieszczenie oczyszczone powinno być zamknięte ze znakiem krzyża. To jest prawidłowe oczyszczenie domu. Prawidłowe. Ale słuchajcie, najważniejszą częścią, jak już dajcie sobie, ja to zawsze mówię, 2 godziny poświęcam na oczyszczanie, albo nawet 3. I ktoś powie, jejku, a co ja będę robić przez 3 godziny? No właśnie skupiać się na tym, na ile tych złych, negatywnych energii. Myślę o tym, wywołuję to, uwalniam to. To się nie robi w 15 minut, bo nie oczyścicie tego. Bardzo ważną rzeczą jest, co? Przeciąg, który robimy po zakończeniu oczyszczania, a tego nie robicie. Otwieramy znowu okno. Albo kiedy wychodzi na. Na przykład, wtedy kiedy wszystko oczyścimy. Otwieramy okna, wchodzimy do każdego pomieszczenia, otwieramy okna i otwieramy drzwi. A wejściowe też? Głównie wejściowe, bo robimy przeciąg. Po to, żeby te negatywne energie stamtąd odeszły. Wszystko, co nam szkodzi. Wszystko, co nam szkodzi. Nawet te kłótnie. Wyrzucajmy wtedy jakiekolwiek choroby z tego domu. To jest bardzo ważne. Świece wypalają się do końca. Tego nie wolno ruszać. Powinny być w jednym miejscu, gdzieś na środku stołu. Nieważne, które pierwsze czy ostatnie oczyszczamy, gdzieś na środku stołu powinny sobie się spokojnie wypalać. I to jest oczyszczanie w pełni, w 100% możecie być pewni, że oczyszczacie. A wy tak, oczyszczacie przy otwartych drzwiach, nie robicie przeciągu, nie robicie znaku krzyża, nie podchodzicie, tylko tak sobie na środku oczyszczacie, to jest błędne oczyszczanie. No bo wtedy szkoda waszego czasu i szkoda waszej energii i szkoda tych akcesoriów. Świece czarne są bardzo potrzebne. Bez świecy i bez palasanta niczego nie zrobicie. Jeżeli jest dom składający się na przykład z 2-3 mieszkań, to te świece powinny być znajdować się w każdym... Powinny być. W każdym osobnym mieszkaniu. Powinny być. Tak samo jeżeli macie na przykład 2 albo 3 wejścia, to każde te drzwi powinny być oczyszczone. No bo powiedzmy, że w jednym pomieszczeniu czy w jednym domu te świece wystarczą, ale wtedy zwracamy uwagę na to, że w każdym tym pomieszczeniu powinny być te świece albo powinny być te oczyszczanie tych drzwi tak zwanych, tak? Bo wtedy ta energia już wam nie wejdzie i naprawdę macie spokój. Drugą rzeczą jest, nie będę was uczyć tutaj jak się, bo to jest bardzo trudne. Ja zawsze mówię, to ja sobie teraz siadam spokojnie i rozmawiam sobie z duszami. Ja słyszę, jak ktoś za mną przezywa podczas oczyszczania. A, przyszła, to co zrobi. To takie, słuchajcie, takie biadolenie, takie straszenie. I każde medium wie, z czym ma do czynienia. I ja mówię, o Jezu. Więc ja mówię, usiądź tu spokojnie przy mnie. Oni tak patrzą na mnie, z kim ja rozmawiam. One są... Zasłośliwione dusze, czyli ja mówię niezbawione dusze, splątane dusze. A wiesz, co oni mi tu zrobili w tym domu? Spalili mnie. Daj sobie tam na górę, no to ja idę na tą górę. O, niech pani tam nie idzie, bo te belki się tam załamią. Jak ja tam nie pójdę, to ja tego nie odprowadzę. Słuchajcie, ja w tych domach waszych jestem, już nie powiem w ilu miejscach ja byłam. I ja muszę iść za duszą, bo ona tu mi każe siadać. Nawet z tych nawiedzonych mogę pojechać, bo się ich nie boję. Są tacy łowcy tych zwanych dusz i oni nagrywają na tych, wiecie, na tych EFT, tak? Na tych urządzeniach. I tam się słyszy głos. Rzeczywiście się nagrywają dusze. Nawet krzyczą. To ja tego nie robię. Ale ktoś, kto się typowo zajmuje takimi duchami, to oni to nagrywają. Oni jeżdżą po takich domach, siedzą tam, nocują, kamery na podczerwień i tak dalej i oni widzą te przejście kanałowe. A przejście kanałowe jest również przez wasz dom. Już nie mówiąc o waszej energii, tak sobie przechodzą dusze, jak tylko chcą.
raz jestem taka spokojna, dobra, a raz jak wejdę w agresję, to nie wiem, kim ja jestem wtedy. Ja niestety coś takiego też mam, może nie agresję, ale wpadam w takie, aha, już jakiś się przykleił. Czyli ja po prostu nim żyję w tym momencie, na jakieś, nie wiem, pół godziny, cały dzień czasami mnie trzyma. Ja mam nerwy na wszystko, Jezu, co mi się dzieje. Tak się potrafi podłączyć, to są ataki energetyczne. I wiecie, że w waszych domach coś takiego możecie odczuwać. Nie śpicie, źle się czujecie, chorujecie, przede wszystkim chorujecie. Dzieci się boją, zabawki się włączają. Tego jest teraz dużo. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni twierdzą, że nie dlatego, że przychodzą nam pomóc, tylko żeby nas przed czymś przestrzec. Czasami my mówimy, a po co mi ta dusza? A może właśnie przyszła po pomoc? Ja oczywiście nie chcę, żeby ona tam zostawała, ale musicie sobie zdać sprawę, że matka, którą widzę i buja się ciągle na fotelu, to ona jest taką bardzo dobrą duszą. I ktoś mi mówi, dobrze pani Aniu, to niech ją pani odprowadzi, najwyżej sobie później przyjdzie z powrotem. Ja mówię, nie, 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 tu nie ma zabawy. Albo ta mama zostaje i się ochrania i ochrania wasz dom, albo w ogóle ja tej duszy nie ruszam. Miejcie tego świadomość. Jeżeli czujecie koło siebie taką zbawczą duszę, taką dobrą, nie róbcie jej nic. Niech ona z wami zostanie. Pod warunkiem, że was ochrania, a nie zjada waszej energii. Bo to są dwie różne rzeczy. Bo zjadanie energii, to wy szybko na tym, wy długo na tym nie pojedziecie, bo będziecie chorować. Wszystkie wasze etapy życia na wszystkich sferach zaczną się walić. To robią podłączenia, to robią byty. Mam pytanie, bo nie wiem, czy to są teorie, czy tak jest, jeżeli chodzi o dusze, które przybywają tutaj między nami, czy one, żeby tutaj przybywać, potrzebują naszej energii? Mogą egzystować same bez naszej energii? Nie. Czy też osoby... Nie, nie mogą? Nie. Czy muszą się podłączyć? Czy na przykład, czy słuchajcie, jeżeli... Duże? Jacku, musisz zrozumieć. Część dusz, które przychodzi, są zbawionymi duszami, czyli takimi dobrymi. I one mówią, że nas ochraniają, to żyją w sensie naszej ochrony. Ale oni jedną nogą są tam, za kurtyną śmierci, a drugą są tu. On, to tak jakby, słuchajcie, ktoś otworzył zasłonę, aha, dzisiaj mu jest to, to ja mu w tym mogę pomóc, muszę go ochronić. A dusza, która jest podłączona, to my żyjemy na co dzień z tą duszą, ona zabiera naszą energię, żywi się tą energią, zaczynamy być chorzy, zaczynamy mieć zmienne nastroje, wszystko się nam wali. Dusze, które tutaj przychodzą i są przy nas podłączone, nie będą same egzystowały. Muszą mieć i karmić się naszą energią. Dusze zbawione, które nas odwiedzają, to nie korzystają z naszej energii. Nie, to są dusze ochronne, ale są po drugiej stronie, Jacku. Są po drugiej stronie. To, że przy nas, stoją, to one mają tak zwane co? Co mają? Otwarty portal. Co to jest portal? Są dwa światy. Niebo, ziemia i ten, gdzie dusze przechodzą. To jest otwarty portal. Czyli jak ja mówię, zamykam portal do świata żywych, by każda dusza została spokojnie odprowadzona. Zamykam portal czemu? Żeby te dusze za bardzo sobie tutaj nie wchodziły w nasz teren. Czyli ochronę może mieć stamtąd. Ja nie chcę ich tutaj przywoływać. Pamiętajcie, że dusze, które nas ochraniają, nie potrzebują naszej energii, bo się bezpośrednio do nas nie podłączają. A te, które już zaistniały w naszych duszach, czerpią z nas energię, żywią się, wręcz kradną naszą energię, to są byty. To są byty. I ja nie znam duszy dobrej, która by się podłączyła od tak sobie. Ona ma coś... Nie wiem, czy to jest, słuchajcie, kara. Nie jestem aż taka biegła w tym. Wiem jedno. Ojciec alkoholik, który podłącza się do młodej 19-letniej dziewczyny, zaczyna pić. Autentycznie. Wcale ją nie zamierza przepraszać. Tylko ona sięga po alkohol. Mówi, pani Aniu, coś się dzieje. Ja skończyłam maturę, chcę iść dalej i ja nie wiem, co się ze mną dzieje.
Okazało się, że w jej pokoleniach sami wszyscy jakby mężczyźni dosyć mocno pili. Mama się rozwiodła z tatą ileś tam lat temu, a ja dowiaduję się nagle o jego śmierci i co się dzieje? Dziewczyna zaczyna pić. Mówi, że moja mama też miała incydenty takie, że no, zdarzało jej się wypić. No i co? Podłączenie jest jak nie wiem co. Mało tego, dusza nie chce nawet odejść, nie ma zamiaru odchodzić. Więc słuchajcie, zobaczcie, jakie to są sytuacje. Otwarcie trzeciego oka, jeszcze raz powtarzam, niedobory, jeżeli nie możemy otworzyć, to serotonina, melatonina, niedobory witaminy B12, stres, stany zapalne, nadużywanie alkoholu itd., itd. Bardzo dużo czynników na to wpływa. Pamiętajcie, że dbamy o centralny układ nerwowy. Ja zawsze mówię, ci, którzy zażywają narkotyki, którzy są po dużych kwestiach alkoholowych, to ktoś mówi, no wariat, tak? Wariat. A wiecie dlaczego? Mówiąc kolokwialnie wariat. Dlatego, że jego centralny układ nerwowy jest już uszkodzony. I on słyszy głosy. Ciągle trafiają tacy młodzi ludzie. Gdzie? Do lekarzy, psychiatrów. Dlaczego? Dlatego, że on już ma schizofrenię, tak? On już ma schizofrenię. Ale ciekawe, że nie wszyscy, którzy mają uszkodzony centralny układ nerwowy, musieli zażywać jakiekolwiek używki, czy być, powiedzmy, potencjalnym narkomanem czy alkoholikiem. Niekoniecznie. To są też, co mówiłam wam o linii rodu, że jeżeli w rodzinach były... Dzień dobry, możemy kawkę, tak? To słuchajcie, mamy teraz przerwę godzinną i po przerwie bierzemy się dalej za oczyszczenie energetyczne, a teraz sobie zamawiajcie kawkę, jaką chcecie.